Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry. Hejo! Hejka! Hejka! Klejka! Hejka, Krejzole, wstawajta! Wstawajta i do roboty idź ta, albo nie. Albo możecie iść, jeżeli nie pracujecie, to możecie sobie posiedzieć z nami i pooglądać, posłuchać ciekawych, fantastycznych rzeczy, które dzisiaj będziemy mieli wam do powiedzenia. A kto będzie miał do powiedzenia? Jacek! I Maciek! Dokładnie tak. Ty, Maciek, a w ogóle teraz tak pomyślałem, ty kumasz to, że ludzie oglądają nas, nasze, znaczy nie tylko nasze, ale w ogóle poranki w kanale Zero, nie tylko o poranku. No. I co tak jest, wiesz, bo tak naprawdę grupa, która ogląda poranek, kiedy on trwa, to jest mniejszościowa grupa. Myślę, że jest też taka grupa, która na przykład ogląda je w piątek na melanżu. Dobra, puścimy sobie z całego tygodnia. To co, albo co ogląda? Maja Czula, Maciula, najlepsza na melanżu. Dobra, człowieku, weź to wiadro ode mnie, bo wylała mi się tutaj kawa. Musimy posprzątać, bo takie wiadro oczywiście chodzi. Wiadro pełne. Czy na czacie już ktoś rozkminił jakąś aferę z kanałem Zero? Wiesz co, nie, bo przed chwilą była afera dotycząca gościa, który... Został porzucony temat gościa. Tak, został porzucony. Wygrał pracę gościa. Niby no, ten. No, co z tym gościem? No i co z tym gościem? Miał dostać 10 tysięcy, nie 10, tylko 20 i wrócił, był w poniedziałek naszym gościem z Krzysztofem Stanowskim. Ale może ten ktoś właśnie dowie się tego w piątek na melanżu. No pocieszające, że to będzie pierwszy poranek to na melanżu. To było na melanżu. Czyli, ale to jak pierwszy poranek na melanżu, jak ogląda chronologicznie, czy na melanż od ciebie z Krzyśkiem. No. I kończy na mnie z Izą. Tak. Bo kończy na tobie z Izą, to jest, wiesz... Zawsze może jeszcze dobić sobie 0,22, ale to już... A idealnie na koniec melanżu, to taki wtedy może być ten próg zrozumienia osiągnięty. Próg wejścia. Próg wejścia może być progiem wyjścia. Próg... Czekaj, nie próg, tylko punkt. Wychodzisz z progu, a kończysz na punkcie. Próg wejścia, to jest prógnięcie na wejściu. Próg, a potem jest punkt. Punkt K. Słuchaj, mieliśmy kiedyś... Musieliśmy wymyślać prezenty dla gości. To zajebiste, bo to mam nadzieję, że zajebiste będzie Porsche, wymyśliłem dla ciebie. Właśnie nie. Wyobraź sobie, ale, nie dostajesz. Ale komuś, jakiemuś gościowi, zawsze były takie kreatywne, jakiemuś daliśmy... Ale gdzie to było? No w Szymon Majski show. Jakiemuś daliśmy kasę w kopercie, nie pamiętam komu. Politykowi jakiemuś. Ale chyba tak, bo był u nas kiedyś Kurski i był kiedyś Palikot, nie? Ale jednemu wymyśliliśmy, no chyba Małyszowi, żeby, znaczy to już było słowotwórstwo, level... No to hard, bo prezent nazywał się Punkt K i to był punk, taka figurka punka, który tka coś. I to był Punkt K.
I to było strasznie, strasznie suche. Straszne. Dobrze, słuchajcie, kochani, dzisiaj jest Dzień Radia. I z tej okazji będziemy mieli gościa związanego z radiem. Będziemy mieli kilku gości, więc nie tylko będą rzeczy związane z radiem. Ja wam powiem jeszcze, jakie są dni. A co, jakiś dresiarz, co Radia Krat w 90. będzie? Tak, obecny hipopowiec, obecny raper. Kiedy walnąłeś swoje pierwsze radio? No. Dzisiaj obchodzimy światowy dzień. Ale będzie siedział tyłem i mówił, pierwsze radio. A my tam jak jeszcze radio nie miało radio, paneli. Tak. Na zlecenie masy zabrałem jedno radio. Pershingowi. Światowy Dzień Choroby Parkinsona dzisiaj jest również, co warto zaznaczyć. I Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Dlatego tu siedzimy. Dlatego tu siedzimy właśnie i pracujemy specjalnie dla was. Jeżeli jesteście na bezrobocie... bardziej to... radosnego święta? No, ale to jest święto to radosne. Wszystko, czym dysponujemy? No, słuchaj, naszym sponsorem jest Racket Jobs, więc oni na pewno... mają możliwości, żeby ten dzień ukrócić. Oni nie świętują święta bezrobocia. No właśnie nie. No tak. W ogóle, co się robi na Światowy Dzień Bezrobocia? Walczy się z bezrobociem, bo to nie jest Światowy Dzień Bezrobocia, że w sensie, ale super, nie? Z walki z bezrobociem, tak? Tak, i idziesz ze sztandarami. Światowy Dzień Pracy, czyli 1 maja dzisiaj jest. No trochę tak powinno być, nie? Kto to w ogóle wymyśla te święta i kto na to pozwala? Nie mam pojęcia. Ale to ktoś sobie wymyśla... I inaczej, nie tyle kto to wymyśla, tylko kto to... Przyrządowy konsultant do wymyślania obchodów różnych. Ja mógłbym... no, myślę, że są tacy i sobie mówią, dobra. O, dzisiaj! Nie, dzisiaj nie, bo to nie, ten to nie. Dzisiaj nie, bo nie będzie mi pasowało. Dobra, to zróbmy z tego ruchome, żeby w czwartki było. I tak stwierdza. Tak można też zrobić. Chociaż z takimi świętami chyba tak do końca nie jest to, tylko chyba z religijnymi, bo przecież religijne mogą być tylko ruchome. Bo jak piaski. Nie, bo chodzi o koniunkcję planet. Na pewno. Tak. O to, czy jest retrogradacja Merkurego. Retrogradacja Merkurego. Dobrze, to teraz uwaga, kartka z kalendarza. 1715, a propos, w Skalinie koło Stargardu spadł meteoryt. To zostało odnotowane? W 1715, zabił wszystkich. Jeden przeżył i to odnotował. Tak, jeden przeżył, odnotował i on wskrzesił całą ludzkość. W 1715, więc dosyć świeżo. Nie? No dobra, a gdzie jest ten meteoryt, co spadł? Nie zabezpieczyli. Nie wiem, co oni z nim zrobili. Gdzie jest wrak meteorytu, się pytam. Właśnie, gdzie jest wrak meteorytu? To jest dobre pytanie. Nie oddali nam Stargard. Czekaj, w Stargard to chyba wtedy to był... Prusy Wschodnie jak nic. Nie, czekaj. To w ogóle Niemcy. No nie, to mogły być Prusy Wschodnie. No, nie? Były na 115. 100%. Tak, potem chociaż... Kurde, zaraz sprawdzimy. Dawaj Stargard, Prusy. No, zobaczymy. Stargard, proszę państwa. A to jest nawet nie Stargard, tylko Skalina. No, ale... Skalina. A ze Stargardu był... Mateo. Mateo był ze Stargardu, ale jeszcze coś było ze Stargardu. Nie wiem, czy Kubańczyk nie jest. A nie ten? O Boże, ja taki z dreadami. Bob Marley. No prawie, Bob z Marley. On już nie żyje. Kto z dreadami? No ten! Kamil Bednarek? Kamil Bednarek. Naprawdę? No bo oni mieli... Oj, oj! Mieli coś tam, Stargard Muffin się nazywali, czy coś takiego. Ale to historia. Już chyba Bednarek nie ma. Demografia, historia. Białogłówki, Konrada, prawa miejskie, Brandenburgia, 1648, dostał się pod panowanie Brandenburgii, no czyli wiadomo, w okresie 1668-1720 Stargard był stolicą Pomorza Tylnego. Pomorze Tylne, czyli to nie były Prusy, Pomorza, to Pomorze Tylne. Obecnie w granicach Polski. Obecnie w granicach Polski. Co znaczy nie, obecnie? Wtedy się nazywał Hinterpommern, więc... Hinterpommern? Hinterpommern. Więc podejrzewam... Hitler co? Hinterpommern. Więc wtedy, kiedy ten meteoryt tam walnął... Pommern to od Pomerania, nie? Tak. Nie, no chyba... Znaczy tak, no... No Pomerania. No Pomorze. Pomerania, czyli pomarańczarnia, o to chodzi. Dobra, 1864 Romuald Traugut został aresztowany przez carską milicję. I teraz uwaga. Trauguta to ja kojarzę tylko z pieniędzy przed wymianą. Tak, był, ale jako kojarzę z innej rzeczy, bo jak zdawałem, wyobraź sobie na prawo, to było... Przepraszam, co? Na prawo. Ty jesteś prawnikiem, mecenasem. W życiu. 2 lata studiowałem. 2 lata zdawałem na prawo. W sumie nie. Jeden rok tylko zdawałem, bo najpierw byłem na zaocznych, a potem stwierdziłem, a jednak się przepiszę na dzienne. I zdałem. I uwaga, i miałem pytanie. Jakie były ostatnie słowa Romualda Trauguta podczas aresztowania w 1864? Nie mogę ich powiedzieć, bo jest nieemisyjna godzina. Właśnie nie, jest to emisyjny. Powiedział to już.
Powiedział, idzie olbrzym. Idzie olbrzym. Powiedział, tak, aresztujecie mnie? Tak? Mam tutaj 20. 20 stronicowy dokument. Że nie jestem zdrajcą! Tak jest! To 20 stron! Dobra, 1919 utworzono Główny Urząd Zaopatrywania Armii. Czyli można powiedzieć, że ktoś szukał GUZA. Guza ktoś szukał. Guza. 1926 założono Polski Związek Szachowy. O, PZS. Tak, PZS. Szachmat. 1940, skoro już przy tym Stargardzie jesteśmy, to Łódź zmieniła nazwę na Litzmannstadt. No ale to przymusowo raczej. No, to na długo nie zmieniła. Bromberg, czyli Bydgoszcz, Toruń. Litzmannstadt, Danzig chyba mój ulubiony. Breslau, wiadomo. Königshute, czyli Chorzów. Königshute. Fajne nazwy. Fajne, ładne nazwy. I komu to przeszkadzało? 1981 założono Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Co? Naprawdę, to jest tak jak z tym wymyślaniem tych świąt. Ktoś sobie wymyślił Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Wspaniale, mamy już piąty autobus. Trzeba założyć klub. Zróbmy to przed stanem wojennym w 81. Oni założyli ten Klub Miłośników dla odwrócenia uwagi od notowania. Tak, myślę, że tak. Słuchajcie, czyli to robota służb. Nie mówcie, że my wam niczego nie dajemy. Macie tu klub miłośników. Możecie miłować komunikację miejską i zjeżdżać mi stąd. Tak, proszę bardzo, sobie będziecie odbijać bilety. Możecie sobie te bilety potem powiesić w ramce. A to jeszcze stare kasowniki, te na bolce, że tak powiem. Też te z Wajchą takie. Bolec. Potem były te mniejsze na Bolce. Bolec to była ciekawa postać. Bolec, poznałem Bolca kiedyś. Poznałeś Bolca? Chyba nie było mi już dane poznać Bolca. Mi było dane, bardzo sympatyczny człowiek. Znaczy to jest w ogóle, powiem ci, nawet postać. Nawet nauczył mnie czegoś w życiu. Czy co? Nawet nauczył cię co? Ale nie mogę tego powiedzieć tutaj, czego mnie nauczył. Świeć Pana na niego duszą, niech mu ziemia lękowa. Mi na przykład bardzo, bardzo nie odpowiadał rap Bolca. Mi też, powiedziałem mu to od razu. Ale bardzo mi aktorsko odpowiadał. Uważam, że aktorsko on świetnie u Żuławskiego grał na przykład w Chaosie. No. I w kilku jakichś produkcjach go widziałem i to był naprawdę zdolny. To ciekawe, co robiłby Bolec, gdyby cały czas był z nami. Pewnie poranek. No nie wiem, czy wiesz, czy poszedłby dalej w aktorstwo, czy wróciłby do rapu na fali. I go by tylko pogrążyło na przykład. Safulem by rapował. Aż tak się zastanawiam. Na przykład, wiesz, gdyby odmienić bieg historii, na przykład, czy Magik by rapował na autotune i sprzedał się dla pieniędzy? No, sprzedać się dla pieniędzy? No to takie hasło z internetu, no tak. Sprzedać się dla pieniędzy. Ja bym kiedyś pisał, że się sprzedałem dla internetu. Tak? Tak. No i dobrze, no. Nie, to początki internetu były. Jeszcze był na dyskietkach, no ja pamiętam. Pamiętam. Potem był na pendrive'ach. Był. Ja mam jeszcze... Jeszcze masz pendrive'a z internetem? Z Wikipedią. Ja miałem kiedyś stronę Tytusa Enigma 022 całą na płycie. Okej. Okay. Nie miałem internetu, ale serwowałem to po tej stronie. Tak, ale było właśnie ściągnij offline. Tak. Można było cudowna wyglądać. Sprawa. Miałem... Komu to macie przeszkadzało? Miałem taką stronę, ale nie mogę też powiedzieć tutaj jaką, bo nas zdejmą. To była strona z... Taki OnlyFans pierwszy. Nie, absolutnie nie. To była strona humorystyczna. Nie, to była strona humorystyczna, założona przez dwóch studentów z Wrocławia, którzy potem zostali za tę stronę aresztowani. Ja nie mogę podać nazwy po prostu. Na pewno jest tam w nazwie Szatan. I dotyczyła ona... Oni na przykład przerabiali zdjęcia, to był 99 albo 98 rok, przerabiali zdjęcia... Nie, to 2000. Przerabiali zdjęcia uczestników Big Brothera, sugerując i opisując ich, jakoby mieli konszachty z diabłem. No i kto tam mógłby mieć konszachty z diabłem? No, a tam było wszystko opisane dokładnie, co, jakie rytuały Big Brothera odprawiał Klaudiusz Sewkowicz, Snickers i tak dalej. Snickers, nie? Manuela Michalak. No. Była gościa. Karolina była tam. Od początku lecimy, słuchajcie. Była Ania na początku. Ona pierwsza odpadła i pierwsza też umarła. Nie pamiętam tej Ani. Była, no właśnie dlatego. Był Janusz Dzięcioł, który wygrał tego Big Brothera. Miejski, potem poseł. Tak, a później niestety też zginął na przejeździe kolejowym. Była Karolina, którą Janusz Dzięcioł Karolina. Udawał. Karolina, która była najmłodsza, ta co tak. Chciała z Mercedesem chłopaka. I to był Grzegorz.
I ona Grzegorz, była Grzegorzem. Był taki z oczkami. No? I oni byli razem i oni zagrali nawet w Gulczas, a jak myślisz? Bo jest! Bo ona mówiła, Gulczas! Maciek, ja bym chciał kiedyś zrobić spotkanie w jakimś kinie z fanami naszymi, oglądanie tego dzieła w dwóch części. Gulczas, a jak myślisz? I potem Irek, kosmiczna nominacja. Mam na DVD dwupak. Służę pomocą. Nawet mam otwarte. No, totalnie, totalnie można. No. To był też fantastyczny. I zaprosić jeszcze żyjących aktorów. No to Gulczas jeszcze, Alicja, Piotr Lato. No. Pozdrawiamy serdecznie. Pietia tak zwany. Picia. Sebastian Florek, farbowany lis. Sebastian Florek potem był posłem. SLD. Tak. Chyba SLD. Tak. Też mam o nim historię, bym ci powiedział, ale nie mogę tutaj opowiedzieć. On był nazywany farbowany. Miałem z nim razem, picie. Jak kiedyś grałem na jakiejś imprezie Polsatu, chyba pierwszy top trendy, i oni mieli taki pre-launchingową imprezę w Sheratonie i mieliśmy backstage, ja i Ania Dąbrowska. Tak. Która wtedy debiutowała dopiero. Pamiętam, chodziła po hotelu, jeździła jako pokojówka. I właśnie Sebastian Florek i jego ochroniarze z Boru też tam byli z nami na tym backstage'u. To się działy dantejskie sceny. Rozumiem. Nieprzystające urzędowi poselskiemu. No to dobrze, no to akurat pasuje do roku 90. Ale on tylko jedną kadencję był. Tak, pamiętam, był jedną kadencję. Znudziła go polityka. No nie, no bo ludzie mieli mu za złe, że on wkopał tego picie, no po prostu przez co tego picie wyrzucili, nie? No. Strasznie słaba akcja, Sebastian Florek, tyle ci powiem. 97 rok Sejm przyjął ustawę lustracyjną, to taka propos. I co? No i właśnie. No i właśnie się wydarzyło. I potem dużo osób było za tymi lustrami, a dużo osób było nad lustrami. Ale no to w innych sytuacjach. 1931, teraz cofamy się, bo teraz ze świata, zakończono budowę Empire State Building. O, byłem nawet na tym. Ja nie byłem. Dzięki czemu ten mógł śpiewać, znaczy Alicia Keys mogła śpiewać. New York. Dzisiaj to wyjął tam pod tym, pod budynkiem, pod buildingiem. Pewnie tak. Z rikszy to leci. No, tam jeżdżą nowojorskie rikszę. No, znaczy kojarzę. To ma głośniejszy głośnik, wygrywa i wszędzie leci taki z Jay-Z. Ten kawałek. Patrioci lokalni. 1938 Jakey Coogan, czyli Brzdąc tak zwany, który grał w filmach z Charlie Chaplinem, pozwał swoich rodziców. Już nie był Brzdącem, kochanym, słodkim, cudownym, tylko był gnojem małym, parszywym, który pozwał rodziców. I wygrał? Chyba wygrał, za to, że go... Bo weszło wtedy takie prawo Coogana dotyczące młodocianych aktorów. Że nie prawo Kegla. Że nie można... Dotyczące młodocianych aktorów. No, wiesz co, to w Nickelodeon raczej, nie? Szczerze mówiąc. Oglądałeś ten dokument? No właśnie, jeszcze nie widziałem. Ja czytałem wcześniej już o tych aferach, które się tam w Nickelodeon działy, ale dokumentu jeszcze nie widziałem. Czekamy, chcemy sobie odpowiedni taki wieczór nastrojowy, żeby sobie zobaczyć po prostu ten dokument. Ja czekam na taki dokument o TikToku. Bo to jest grube. O TikToku? No. A tam... Ale właśnie ja nie wiem, czy tam coś udowodnili mu, nie? Prawdę mówiąc. Nie jeszcze udowodnili, wystarczy obejrzeć. O którym TikToku mówisz? No. Bo było ich paru. Nie mówię o TikToku beatboxerze, tylko mówię o tym Krzysiu z TikToka. Ja mówię, też mówię. Ciotka, Klotka i Krzysio. Było ich dwóch, nie? No ale Krzysio to wyglądał przecież. Bo był Krzysio i pan Trinki. TikTok. Co? Był Krzysio i pan TikTok. To są dwie różne osoby. I który cykał? Jeden się Marzec nazywa. Co? Jeden się Marzec nazywa. To Leroy. No wiem, ale jeden się nazywa Krzysztof Marzec. Z nich. I on, brat Leroya. I on muzykę robi jeszcze. No to Leroy. Tak. Dobra, 1970 rozpoczęła się misja Apollo 13. Ta słynna, było Houston. Mamy problem. Tak, słynna było. Misja, potem jeszcze było parę misji, a potem się popałeś. Widziałeś w ogóle Apollo 13? Ten film? No. Kiedyś widziałem, no. No pamiętasz, o co tam chodziło generalnie. Tak, z Tomem Hanksem, Kevin Bacon tam jeszcze grał. Znaczy w ogóle podczas misji, podczas tej całej misji chodziło o to, że tam chyba im się kończyło paliwo, tlen i tak dalej, nie mogli wrócić. I pomysły. I oni, bo coś tam im odpadło. I coś tam latało za oknem. I teraz, uwaga, oni siedząc w Houston czy gdzieś tam na początku Canaveral musieli zasymulować, mając taką samą kapsułę, jak z tych części zrobić tak, żeby to działało wszystko. Taki, wiesz, Adam Słodowy, zrób to sam. No, tylko Adam Słodowy wyjmował gotowca spod stołu. A oni nie. Wyjmij kapsułę spod stołu. Oni co najwyżej musieli w tej kapsule to zrobić, przeprowadzić raz jeszcze to, co tamci zrobili na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi właściwie. Powiem wam, że ta wizja lecenia w kosmos jest dość taka przerażająca dla mnie ze względu na to, że
cały czas miałbym rozkminę, czy uda się wrócić. To w ogóle, to musi być przeokrutna rzecz, że tam jesteś i, nie, i masz świadomość, że się nie da wrócić już. No, ale no to czasami trzeba, wiesz, w jedną stronę po prostu wykupić bilet. One way ticket to the moon. Dobra, skracając, lecimy dalej. 1935 urodził się Richard Kukliński, czyli tak zwany The Iceman. Nie, tak zwany Jack Strong. Nie ten. A to który? The Iceman. A, ten! Ten. Był nawet fajny film z Michaelem Shannonem. Iceman się nazywał. Bardzo spoko. No, ciekawa postać. No, seryjny morderca, co prawda na zlecenie mafii. Bardziej nie seryjny, tylko płatny. Natomiast... Ale jednak wielki Polak. Ale wiesz, no to jest właśnie tak. Ej, Polak, nie? To wstańmy. Wiesz. To ciekawe, że Ted Kaczyński jest Ryszard Kukliński. Tak, no. Ryszard Kukliński, Kaczyński. No, wiadomo, o co chodzi. 1940 urodził się Thomas Harris, czyli ten, który napisał Hannibala, Milczenie Owiec, Czerwonego Smoka i tak dalej. Miał i tak parę dalej. Dziwnych pomysłów. Miał parę jakichś takich tych odchyłów. Skąd takie I teraz coś dla ciebie. 1977 DJ Deszczu Strugi. DJ Deszczu Strugi? No, się urodził wtedy. Powiem ci, że nawet jestem autorem tego pseudonimu. Mm. Yes. Ojcem sukcesu, tak zwanym. Ojcem sukcesu nie, ale bo DJ Deszczu Strugi był DJ-em Trzycha najpierw. No tak. Warszawskiego Deszczu. Tak, tak, pamiętam. Tylko Marian się zaberzył, że go wzięliśmy i musimy dokonać zmiany. Ale najpierw nadaliśmy mu ksywkę Deszczu Strugi, a potem... Deszczu Strugi, niestety drugi. Dobra, to teraz może wydarzyć... Niestety, albo stety, no wiesz. No, albo stety. Potem było co? WWO, nie? WWO. WWNIO. WWNIO. WWNIO było potem. W wyjątkowych okolicznościach przechodzimy do wydarzeń z kraju, proszę państwa. Proszę bardzo, gdzie jest plansza? Jeden osób otrzymało wezwanie do prokuratury, kolejni świadkowie w sprawie Pegasusa. Polska pingwinka zachwyca świat. Kokosanka ma szansę na tytuł pingwina roku. I teraz uwaga, kokaina zamiast Nigeryjczyk zatrzymany na stołecznym dworcu zachodnim. W karmniku zamiast ziarna twarde narkotyki. 50-latek chciał przekroczyć policjantów. I teraz uwaga, Maciek, popatrz na te wiadomości. Oni... No, że ta pierwsza jeszcze taka, wiesz, o Pegasusie, ho, ho, hi, hi, hi. Oni to specjalnie zrobili. Kokosanka raz. Kokosanka już zdradza, co będzie potem, nie? Oni to robią specjalnie, ale... żeby nas pogrążyć, żebyśmy my sobie heheszkowali z poważnych rzeczy. Tylko pytanie właśnie, czy to ludzie robią, którzy jednak to robią? No bo to gość zrobił w Otwocku, pod Otwockiem. Ale o czym my mówimy teraz? Pod Otwockiem gość się zatkał klockiem. Nie klockiem, tylko w karmniku trzymał 120 gramów amfetaminy, proszę państwa. Poczekaj, tak. No, tu już ci mówię. Gość pod Otwockiem, a konkretnie mieszkaniec Całowania. Mieści na Całowanie. W Całowaniu znaleźli 120 gramów amfetaminy. No. I znaleźli je w karmniku. Konkubiny tego typa 50-letniego. A co on trzymał konkubiny w karmniku? Nie wiem, może to jest takie dokarmianie ptaszków. W paśniku bardziej. Może w kwietniu. To paśnik mojej konkubiny. To Jezus, pytanie, co tam było w tym paśniku? Może te ptaszki po prostu... Ty, ale poczekaj, tu tak były tajemne skrytki. Czy co? Tajemne skrytki. Miał, bo tam była metamfetamina gdzieś. Nie, mefedron trzymał gdzieś w jakimś innym miejscu. Teraz no gdzie? Się. Na targówku miał skrytki. No, no właśnie nie, no widzisz, my tu targówek, a tu się okazuje, że to Otwock jest. Swoją drogą ciekawe, jak tam wybory samorządowe na targówku. Właśnie nie patrzyłem. Czy koalicja żółtych wygrała? Nie widziałem. Żółty plan, tak zwany gelb. Nie, jak jest kurde ten... Gelbe. Fal gelb to się powinno chyba nazywać. Proszę państwa, 50-latek ukrył narkotyki w karmniku dla ptaków na posesji swojej konkubiny. Nie spodziewał się, że policjanci przeszukają i to miejsce. Budka wypełniona po brzegi. Budka, no, tak, plecak pełen keszu wypełniony aż po brzegi. Pewno obserwowali go i stwierdzili, że gościu trzy razy nie chodzi karmić ptaszki. Ale dokładnie jest napisane, że go obserwowali cały czas. Podczas legitymowania mężczyzny policjanci znaleźli przy nim zawiniątko z amfetaminą. Obserwacja 50-latka pozwoliła operacyjnym stwierdzić, że nielegalne substancje może on przechowywać u swojej konkubiny. Konkubina pada tutaj tyle razy, że naprawdę dziwię się, że to nie jest magazyn policyjny 997. Co jest? Na 3 miesiące spędzi w areszcie, grozi mu nawet 10 lat odsiadki. No.
Ale to nie koniec tego typu niesamowitych treści, bo otóż, tak jak wspomnieliśmy, kokaina zamiast zupy. Nigeryjczyk zatrzymany na stołecznym dworcu zachodnim. Kilogram, 600 gramów kokainy w puszkach po zupie. O, to są te puszki po zupie. To są te? Pokaż, to jest to? Nie myślałem, że to są przebojowe warzywa. Bonduel. Patrz, ale taki... Kawał, puszki po kawał Nigeryjczyka bym powiedział ten. Krem jest owoców oraz orzechów palmowych. To zawartość walizki Nigeryjczyka, który został zatrzymany. Ty, ale zwróć uwagę, Maciek, na to, co jest w tych butelkach tam. No, jakby suszone grzyby w butelkach. To jest dopiero przypałowe jakieś. A może materiał. To są naprawdę suszone grzyby w butelkach? No jedyna tak, rzecz, która on stwierdził, no kurde. Ale ja otwierałem bardzo... mu bagaż, mówił, panie, no dobra, pan zupę, ale suszone grzyby w butelkach wzbudzają nasze podejrzenia. Tak. Może tam nie jest jednak zupa. W każdym razie do Düsseldorfu jechał. On jechał do... czy wracał z... Mężczyzna, a nie, przyjechał do Polski autokarem z Düsseldorfu. Czyli to nawet nie nasze. To nawet nie nasze. Nie nasze. To jest psucie rynku. Do zdarzenia doszło w ostatnim czasie na dworcu zachodnim w Warszawie. On od 10 lat ten Nigeryjczyk przebywa w Polsce. I jak ty się odwdzięczasz temu krajowi, co? Ale zachowywał się... To nie jest podane, skąd oni to wiedzieli, bo wiesz... Co oni stali tam, zaczęli, Nigeryjczyk podchodzi do luku bagażowego i odchodzi sobie. Właśnie, jak oni na to wpadli? Otóż mężczyzna zachowywał się podejrzanie, ponieważ wysiadł z autokaru tylnymi drzwiami i podszedł do luku bagażowego. Słuchajcie, jeżeli przyszłoby nam do głowy przemycać rzeczy zakazane, nigdy, ale to nigdy nie wychodźcie tylnymi drzwiami w autobusie. Dokładnie tak. Bo wzbudzacie podejrzenia. U podróżnego przeprowadzano testy urynowe, które potwierdziły obecność środków odurzających w jego organizmie. No to za jeszcze miał w sobie. No idiota. Pewno sprawdzał, czy dobre, jak tam kupował na handel. Te grzyby sprawdzał. Te grzyby. Zasuszone. No to tak, słuchajcie. Kokaina zamiast zupy i zamiast karmy dla ptaków... amfetamina. Co się dzieje w tym kraju? Nie mam bladego pojęcia. No tak, ale wszystko to są uchodźcy Tuska. No, no dokładnie, bo 31 osób otrzymało wezwanie do prokuratury, kolejni świadkowie w sprawie Pegasusa. 31 osób zostało poinformowanych o przyznaniu statusu... Że byli robieni. Żeby co? Że byli robieni. Tak, dokładnie. O przyznaniu statusu świadka w związku z użyciem oprogramowania Pegasus dla tych osób zgodnie z zapowiedzią prokuratora generalnego wystawiono wezwania do stawienia się w prokuraturze, gdzie zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Kto to pisał, słuchajcie? Kto pisał te, coś te pisma? Nie, kto pisał tutaj, mam na tej sam zapisał te pisma. Nie, gramatycznie to jest napisane. Prokuratura nie ujawnia ich danych, czyli nie wiemy, kto to. Myślę, że część się sama szybko ujawni. No może tu tak jestem, coś. Mnie podsłuchiwali. Tak, mnie podsłuchiwali, ja chętnie się wypowiem. No... Ciekawe, Maciek, kto jest wśród tych 31 osób? Nie mam pojęcia. Skoro na całym świecie wśród 600 jest 600 polityków, w tym 3 prezydentów, 10 premierów, jeden król podsłuchiwany. Pytanie, co to za król? Ciekawe, który król? Ja miałem polonistę, który się nazywał Andrzej Król. Może to on? Też znałem paru króli. No może to on, kurde, powiem ci, że... Król Albanii też. No i był. Ale on chyba w karmniku, on chyba w karmniku został. W schronisku raczej. Nie, w końcu tak, ale w karmniku został albo puszki z zupą tam. No, chyba tak. Polska pingwinka zachwyca świata. Kolejny sukces. Ciekawe, czym ją dokarmiają. Kolejny sukces Polski na arenie międzynarodowej. Kokosanka ma szansę na... Ale teraz, zobacz, jak się nazywa. To jest ona, patrz. A jaka ładna. Jaka śliczniutka. No to ja się zgadzam. Ciu, piękna. Ciekawe, dlaczego tak się nazywa. Cała biała. Powinna się nazywać kryształek. Kryształek, no gdyby była żółta. Ale ty, ciekawe, czemu się nazywa kokosanka, no. No ciekawe. Są takie... Dobra, ale zobacz, jak się nazywa w ogóle konkurs March of the Penguin Madness. Było coś takiego March Madness? To jest kurwa... NCAA. National, koszykówka, ale ta, uniwersytecka. Aha. To się nazywa March Madness, czyli to są te ostatnie zawody. A to jest, kurde... po prostu marcowanie szalonych pingwinów. Myślę, że tak. Kokosanka jest pingwinką albinoską i jest zatem jedyna w swoim rodzaju. No chyba, że jest inny pingwin albinos, to wtedy też jest jedyny w swoim rodzaju. No. W przeciwieństwie do innych przedstawicieli swojego gatunku jest całkiem biała. Kokosanka należy do gatunku pingwinów przylotkowych. To są te mniejsze z tych nielotnych ptaków, które na co dzień zamieszkują wybrzeża południowej Afryki i lokalne wyspy. Ale zobacz,
pokonała w półfinale pingwina Dynię z Mississippi. Pingwin Dynia z Mississippi. O co tu chodzi, człowieku? No właśnie o to. Kokosanka. To jest coroczny konkurs i ten konkurs, słuchajcie... Pomyśl, ile pieniędzy idzie na ten konkurs? No właśnie, wiecie, kto promuje ten konkurs? No właśnie. Jakobe Manstein. No i chyba mamy tutaj chyba odpowiedź mamy na tutaj pytanie. Jasność. To oczywiście jest jeden z prowadzących Make Life Harder, jakby ktoś nie wiedział, Jakobe. Również jest poetą. Czytałem kiedyś jego wiersze. On mógł coś zacytować? No tak właśnie, nie pamiętam totalnie. I on zachęcił 1,5 miliona swoich obserwatorów do głosowania na kokosankę. Ja zauważyłem właśnie, że chłopaki z Make Life Harder zawsze biorą udział w tego typu wydarzeniach, które są związane ze zwierzętami i z głosowaniem na to, które jest ładniejsze, lepsze. I te polskie wygrywają dzięki temu. Więc, no i to jest piękna postawa. Więc to jest piękna, patriotyczna postawa. I to jest wsparcie dla polskich zwierząt. Dzisiaj jest, kochani, ogłoszenie To jest prawdziwy wyników. Polski ład. Tak, tak, to tak. Prawda. Tak. Dzisiaj jest ogłoszenie wyników i ja tylko dodam, że kokosanka uwielbia śledzie bałtyckie. Dobrze, nie węgorze. No. Ciekawe, jak będą celebrować zwycięstwo. Kokosanki? Tak. Dobrze, nie wiem, jak kokosanki, będą... Kokosanki, to znaczy, że to są sanki, którymi się jeździ po śniegu. No albo można dostać sanki za, no, za ten kokos, prawda? Nie, to Nigeryjczyk dostał kokosanki. Myślę, że sanek tam nie będzie, bo to jednak poważniej. Dostał kokosanki? Nie, nie, dyszkę wyjął, pajtkę. Proszę państwa, wydarzenia świat teraz. Dobra, się jest o szmuglowaniu. Liczył na przełom w karierze i szybką sławę. Pracownik przeszmuglował swój obraz na wystawę. Wyciekły dane internautów. Miliardy plików trafiły do dark webu. W ciągu doby zrobił ponad 26 tysięcy przysiadów. Rekord świata pobity. Hiszpański sąd zasądził comiesięczne alimenty na psa. Małżeństwo podczas rozprawy rozwodowej kłóciło się o pupila. No w głowach się poprzewracało. Poprzewracało się. Od tego słońca hiszpańskiego. Ty poczekaj, żeby to nie było, że to u Goździalskiej się wydarzyło. Nie wiem. Ona nam tutaj mówi, znaczy... że wszystko z Bartusiem okej. Okay. Słuchajcie, ja fajnie, fajnie, pięć piesków ma. To jedno... Hiszpański sąd zasądził comiesięczne alimenty na utrzymanie psa. Małżeństwo podczas rozprawy rozwodowej kłóciło się o to, z kim powinien zostać ich pupil. Ponieważ nie mogli dojść do porozumienia, sąd zasądził, że pies zostanie z kobietą, a na mężczyznę nałożył obowiązek zapłaty alimentów w wysokości 40 euro miesięcznie. 40 euro, to co ten pies będzie... 40 tak, miał. Ale czekaj, bo teraz to jest tak, że ja się zgadzam z tym, słuchajcie, ja się zgadzam z tym, że są alimenty na przykład na psa. 75 euro na każde z dzieci oraz dodatkowo 40. Ale to jest dla mnie jakaś abstrakcja, że 75 euro alimentów na dzieciaka. A 40 zł na psa, któremu no de facto, no wiadomo, że są różne potrzeby, które, których pies wymaga, no ale jednak dzieciaki trochę więcej trzeba wkładu finansowego w to wsadzić. Wiem, bo mam swoje dziecko i wiem też jak... To nie karmisz dziecka czapi? No dokładnie. Wiem też jak znaję pedigree. O, mam nadzieję. Słuchą, dzisiaj Tymon dla ciebie sucha karma. Chipsy. Dziecko, groszka. Granulatu. O, granulat, to już wchodzimy, wiesz. Tak, więc słuchajcie, no ja się zgadzam z tym, z tymi alimentami na... Tak samo można dać na pupila, bo tak samo zwierzęta są członkami rodziny i tak samo też ludzie się biją o prawa pomiędzy... No tak, tylko właśnie zobacz, nie to, że ty wspominał rodzinę Moniki, ale Monika ma 5 psów. No. No to tak, jak jest jakieś małżeństwo, gdzie jest dwójka dzieci, czy trójka dzieci i 5 psów, to chłopie, to jest... Tu się łatwiej podzielić akurat tymi psami ewentualnie. Ty bierzesz sztuki, ja biorę samców. Nie? No na przykład. Więc tutaj jest łatwiej, tutaj można dojść do jakiegoś wspólnego konsensusu, ale... No przy rozwodach to z reguły się dochodzi do wspólnego konsensusu. No na pewno, ale wiesz co, znam... Za porozumieniem stron. Znam ludzi, którzy... Znam pary, które się rozstawały i to nagle była teraz tragedia, nie? Co z tym psem? Albo na przykład moja siostra się rozstała kiedyś ze swoim chłopakiem i on przyjeżdżał po to, nie do niej, on już miał ją gdzieś, nie? Po to, żeby przyjechać do Bariego, żeby wyprowadzić Bariego. Tak, na spacerek, tak. Posiedzieć z nim 3 godziny, nie? Wyprowadzał Bariego, potem jej aktualny partner, jej aktualny partner jechał w delegację, a on tam jeszcze, wiesz, nie, wracał do starych spraw. Akurat ten chłopak przychodził, kiedy jej nie było. Więc... Tak zwana metoda na pieska. No. Ja tylko się zastanawiam, skąd te 75 euro na dzieci, a 40 na psa. No to jednak... wychodzi na to, że ten pies jest wart więcej niż połowę dziecka. No właściwie tak. No, no tak.
Nie wiem, no może ja się mylę, ja nie wiem, ale ja wydaję więcej zdecydowanie. Hiszpańskie sądy naprawdę... Trzeba na psy wydawać też więcej, nie wiem, nie mam pojęcia. Wy pewnie na czacie powiedzieliście, czy nie. Akurat, suchej, dobrej karmy kosztuje około 400-500 zł barany, wiem, bo mam. Patrz, i od razu obrażanie, nie? Zamiast wytłumaczyć... On baranów suchą karmą... Tak, karmy, no chyba, że on ma barany po prostu. Karmę dla baranów sobie kupiłeś. To droższa karma jest. Właśnie. Dobra. Aż zobaczę na tym, to na czacie? Tak, na czacie napisał. Kurde, żebym miał komputer, to też bym zapatrzył, ale nie chce mi się go nigdy brać. To nie jest aż taki duży wysiłek, wiesz? Ja wiem, ale to... to... No. I jeszcze z głosem włączył, dobra. No jak? No, bo... Słuchajcie, hiszpański sąd... Co? Dalej, 26 tysięcy przysiadów w dobę. I ja się zastanawiam, czy to chodzi o Roberta Karasia, że on kolejny rekord tutaj bije. W ciągu doby zrobił ponad 26... Nie no, TD jednak nie da się słuchać. Rozmowa na poziomie z widów gorączkowych. A to fajne są akurat. Nie wiem, nie miałem. Pochodzę, ja miałem kiedyś, miałem 40 stopni gorączki, miałem takie... A to są takie trochę majaki, jak w ogóle nie pójdziesz spać na przykład przez dwa dni. To jest coś takiego, że wydaje ci się, że coś się dzieje, coś ci się tutaj gdzieś rusza. To jest widy gorączkowe, tak, czy to są z widy po targówku? Nie, właśnie gorączkowe i od niewyspania. Niewyspanie najgorszym wrogiem zdrowia, pamiętajcie. Pochodzący z leżącego w amerykańskim stanie Illinois miasta Decatur, Tony Pirano, został nowym rekordzistą świata w przysiadach. Na waniszu. Dokonany przez niego wyczyn po zweryfikowaniu zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Przez 24 godziny Pirano wykonał aż 26 tysięcy 100 przysiadów. Dobrze, nie szpagatów. A na końcu... Szpagat na komendzie. A wszystko zwieńczone herbatką i makowcem z naczelnikiem konkursu. Dokładnie tak. 26 tysięcy 100 przysiadów. A to nagroda jeszcze makowiec dla pana. Ale naprawdę to jest to... Jest przyszłość, podejrzewam, dla Roberta Karasia, nie? Że pobijanie takich rekordów. Teraz zrobię 26200 przysiadów. Tak nie? jest. I nikt mi nie powie, że mam drondę anolon. I się okazał, zrobię, się okazał, że też nie można było mieć. I znowu mu wyszło. I potem, o nie, to nie wpisujemy jednak do Księgi Rekordów Guinnessa. Ale te rekordy Guinnessa są wymyślane po to, żeby było o czym rozmawiać w browarze, nie? No chyba tak. Albo, no to... albo podczas poranka, no nie ma innego. Kiedy Guinness ustanawiał swoją księgę rekordów, jeszcze nie było poranków. Były wieczory w pubach tylko. I słuchaj, jest tutaj informacja, że w połowie tego wyczynu przychodził kryzys. Ja nie wiem, to jest tak, że jak przychodzi się kryzys podczas wykonywania jakichś czynności przysiadów. Fizycznych, przysiadów na przykład niepotrzebnych nikomu w tym wypadku akurat, tylko do pobicia rekordu, to kiedy twój organizm daje ci znać, że nie powinieneś tego robić, to może przestań to robić, a nie, że a dobra, to teraz musimy przeczekać ten kryzys, po to... Nie no, z Iron, a przysiadowy Iron Man no, i ja, to ultra. Ja to rozumiem, to przełamywanie swoich granic, ale ostatecznie to się może niebezpiecznie skończyć, no. Ja tylko tak mówię, ostrzegam, jako starszy pan. ja w życiu tylu przysiadów nie zrobiłem. Ile on no, przez całe życie nie zrobiłem tylu przysiadów, co w jednej sesji przysiadowej. Dokładnie. Pracownik przeszmuglował swój obraz, moi drodzy. I to nie jest pierwszy raz, kiedy ja słyszę taką informację. To jest pracownik muzeum, poszedł do tego muzeum, jak nikt nie patrzył, to przywiesił swój obraz na ścianie. Piękna sprawa. I zostawił go i on tam sobie wisiał. Ja widziałem cały dokument i tak Banksy działał kiedyś w ogóle na samym początku. Ja kiedyś tak płyty zostawiłem w Empiku. W Empiku? Tak. Przecież ja nie chodzę do Empiku kupować butów, tylko chodzi. Ja mówię płyty. A płyty! A nie, no to rozumiem. Zrobiłem sobie DJ Bucha i zostawiłem... No ale dobra, zostawiłeś i co, ludzie podchodzili do kasy z tym? No właśnie, zostawiłem i nie dałem o tym informacji żadnej. Po prostu zostawiłem dwie płyty, wsadziłem między płyty i... Dobra akcja. Bo to jest, wiesz, jakby... No, zobacz coś takiego, sobie tak rozminię, ktoś zobaczy i powie, kurde, no nie, to chyba mogę wziąć, nie? No nie, no, właśnie nie, bo pomyśli, że przyjdzie przez bramki, zacznie pikać i ma przerąbane wtedy. No właśnie, ci, którzy... Jest pytanie, czy ktoś ma te płyty w domu? Czy ktoś ma te płyty z Empiku? Czy ktoś z Empiku zajmował? Piszcie, nie pamiętam nawet, piszcie który to był wolumen, ale tak zrobiłem. Gość liczył na przełom w swojej karierze. Zbiory Muzeum Sztuki Nowoczesnej Pinakotek w Monachium powiększyły się, ale bez wiedzy kierownictwa i tylko na krótki czas. 51-letni pracownik techniczny muzeum przeszmuglował swój obraz, powiesił go na ścianie i liczył, że zostanie w końcu przez kogoś dostrzeżony. No i został. No i został. Ja uważam, że to jest fajne, kreatywne podejście i to jest właśnie, jeżeli mówimy o jakiejś sztuce, o sztuce performance'u i tak dalej, to jest właśnie sztuka. Moim zdaniem. Tak właśnie powinno wyglądać.
Tak jest. Ja się nie znam, ale tak powinno po prostu to wyglądać. No, jest to kreatywne. A potem powinien właśnie... Tylko trzeba uważać, bo to jest Monachium, a po Monachium no, przekazuje się kiedyś akwarelista pewnie. No tak. Tam też chciał powiesić swoje prace i... No. A powiesił flagę. Słuchaj, to prawda. Ale on jeszcze mógł, wiesz, zrobić akcję, że powiesił, a potem nie upozorować, tylko, wiesz, całą akcję kradzieży tego dzieła. Mógł. No. Tak. I potem udaremnić kradzież swojego własnego. Może on chciał to zrobić, tylko i wtedy to by było już legit, ale tak totalnie legit. Już by nikt nie zadawał pytań, skąd ten obraz tam jest i dlaczego on tam widzi. Tak. Nie? Tylko, no tak. Wystawiliby go potem na aukcję, odzyskany obraz. To jest obraz ten pokradzieży. Oto odzyskany obraz, tak. To nieźle. Z naszego muzeum. Potem jakiś, wiesz, anonimowy kolekcjoner kupiłby go za wiele, wiele milionów. Za miliony monet? Miliony, no nie, miliony papierów. No, za miliony monet też, gdyby to były na przykład po euro, to milion euro by kosztowało. Za miliony monet to jest taki obraz moneta za miliony. Maneta i moneta, nie? Maneta. I manat jest jeszcze. Ostatnio u nas w tym 022 była historia o gościu, miał ksywkę maneta czy moneta i monet. Słuchaj, wystarczy jedna literka. Manet, monet, jeszcze jestem na mi, ale to już jest inny. Mig? Nie, Tales z Minetu, proszę państwa. Jest Tales z Minetu. Minetaur? Tales z Minetu i Sedes z Bakelitu. To jest z dwóch takich myślicieli. Bakelit to są tylne elity. Tak, Bakelit. Elity rządzące z tylnego rzędu. Tak zwana szara eminencja, nie? Szara, ta. Szara pyta. Szara eminencja to jest niemyta po prostu. Cztery kopyta, a drogę pyta? Opopiołowana. No. Czekajcie, słuchajcie, bo jeszcze jest jedna informacja. Miliardy plików w dark webie wyciekły. I strasznie mnie to zaskoczyło, powiem wam. Nie żartuję, w ogóle mnie to nie zaskoczyło. To jest takie właśnie myślenie, że jeżeli coś masz w internecie, jakieś pliki, cookies i tak dalej... To jesteś bezpieczny. No cookies to wiadomo, że nigdy nie można zaufać. Nie no, ile masz cookies? 15. Dokładnie. Trzeba uważać z tą, bo... Później się okazuje, że ktoś wpisuje za ciebie tweety. Znowu cookiesy. Znowu cookiesy, moi drodzy. Do sieci dark web wyciekły 54 miliardy plików cookie. Są bardzo to dużo tych plików. Główne narzędzia hakerów do kradzieży danych. No słuchajcie, eksperci NASK ostrzegają, że ciasteczka mogą służyć do wykradania poufnych informacji. No oczywiście, że tak. I nie można się pozbyć tych cookies, bo one są niezbędne do tego, żeby się logować raz jeszcze. Nie, znaczy właśnie inaczej, żeby się nie musieć logować na jakieś strony, tylko zawsze wchodzić już jako ty, użytkownik. Ty. No ale potem ktoś może to ukraść i wykorzystać. I to nie jest żadna nowość, bo to się dzieje nagminnie, to się dzieje cały czas. Pamiętajcie o tym, że nie ma czegoś takiego, że jest się bezpiecznym w sieci, ale też nie ma co ty, to panikować. Jest, 6¾ pliku cookiego, cookie za na głowę, na człowieka na świecie wychodzi. Aha, policzyłeś 54 tak. miliardy plików cookie. Z 8 miliardów ludzi. Jest 8, no. No to jest stary, każdy przynajmniej 6 twoich cookiesów. Każdy ma prawie 7 cookiesów, nie? Każdy ma 7 cookiesów, które są w dark webie. Tak. Czyli dwie takie osoby... A 7 cookiesów to prawie połowa cookies 15. No właśnie dlatego mówię, że dwie takie osoby i masz prawie cookies 15. No nie, wystarczy dwie takie osoby, jeden cookies. Jest cookies 15. Cookies Monster był taki. No, cookies, no to jest nawet. Był Cookie Monster i był Oscar. Ale cookies to też jest, wiesz, kucharz jest. Cook is. Dobrze, nie cookies. No, cookies 15. Popis, dobra. Ale cookies 15, czyli Dickies. Czyli Ryszardys. Czyli Rich, Ryszardys. Dick to Ryszard. Rysiek, no po prostu, pamiętajmy. Ej, dobra, teraz obraziłeś wiesz kogo i wiesz gdzie. Mówiąc, że Dick to Rysiek. No to nie, to nie ja, Amerykanie to... obrażają go od tylu lat. No, żebym nie odwołał koncertów. W Ameryce? Amerykanów w Polsce. Aha, to tak. Może być. Dick wczoraj był, słuchaj, wczoraj był koncert Jason Derulo. Nie znam gościa. Jak nie znasz? No nie znam, nie znam ksywkę, ale... No to Jason Derulo to jest właśnie gość, tak jak masz DJ Khaled, który zawsze krzyczy A. DJ Khaled na początku, nie? I podpisuje to się. Jason Derulo na końcu zawsze robi. Jason Derulo. I zawsze to robi. I wczoraj był jego koncert. I byli tam ludzie nawet. Wczoraj też miałem dobry koncert w studiu, ale to nie będę o tym mówił. Nie będziesz o tym mówił. Nie. Się ukaże pewnie. Nie, nie, to się nie ukaże. A nie ukaże się. Nie ukaże się, ale świat Oki wariowa. Wczoraj wypuścił numer, polecam serdecznie. Oki. No i Oki. Się nazywa ta
Woda sodowa, o, tak się nazywa. Tak. I robił taką akcję, że właśnie w studiu też był i przez... Streaming ze studiu. Tam robił streaming. No spoko rzecz. Światowy poziom, proszę państwa. A teraz będzie również światowo, ale też lokalnie, ponieważ przegląd prasy przed nami, moi kochani. A przed nim jeszcze tylko krótki... A kto z nami przejrzy pracę, Maciek? Weronika Woszczek. Czy to będzie... Pracę. Prace, prasę. I naukowe zero, militarne zero, cyk. Nie naukowo-militarne zero? Któreś będzie, nie słyszałem, co mi powiedzieli na ucho. Sami zobaczycie. NATO ma środki rażenia pozwalające na niszczenie mniej więcej 85-90% różnych schronów, bunkrów, które powstały w byłym Związku Radzieckim. W zasadzie bezpieczne są tylko te obiekty, z których kierowano obroną całego państwa, ponieważ one są bardzo, bardzo głęboko pod ziemią umieszczone i nie ma fizycznych możliwości zniszczenia ich. Natomiast cała reszta jest jak najbardziej w zasięgu tego typu środków rażenia. Czy Rosjanie mają tego typu amunicję? O ile wiem, na razie nie mają tego typu bomby lotnicze kierowane, przeciwbetonowe, natomiast nie mają rakiet manewrujących posiadających tego typu wyrafinowane ładunki jak Zachód. Natomiast na Zachodzie zrozumiano, że umocnienia na lotniskach, umocnione magazyny amunicji i tak dalej mogą być przydatne, żeby chronić się przed atakiem na przykład pojedynczych dronów, przed atakiem grup dywersyjno-rozpoznawczych, może przed amunicją kasetową. Natomiast tym, co najlepiej chroni, jest po prostu rozproszenie i przede wszystkim uzyskanie bezwzględnej dominacji i przewagi w powietrzu, ponieważ w wyścigu pancerza i pocisku schrony i fortyfikacje tego typu przegrały z mieczem. Przegrały ze zdolnościami inżynierów i firm zachodnich do konstruowania broni, która jest w stanie pokonywać po prostu różnego rodzaju żelbetowe obiekty fortyfikacyjne, co nie oznacza, tak jak wam wspominałem, że nie istnieją tego typu obiekty, które są skutecznie w stanie ochronić to, co w nich jest. No ale mówimy tutaj o czymś zakopanym kilkaset metrów prawie pod ziemią. Słuchajcie, zanim zaczniemy przegląd prasy z Weroniką, powiem wam tylko, że firma X.com, która jest obecnie pochłonięta organizacją hulajnogi dla Moniki Goździalskiej, znalazła jednak chwilę dla naszych widzów i przygotowała dla nich specjalną promocję, w której możecie kupić laptopa Lenovo Yoga z 400-złotową zniżką, wpisując kod X.com Yoga. Bo oni są, żeby... 400 azyla. No bo właśnie chodzi o tę hulajnogę. Po prostu robią te promocje, żeby ludzie kupili te laptopy, żeby zarobili, żeby kupić hulajnogę. No, proste, no. Słuchajcie, X.com to bogata firma, ale naprawdę hulajnoga dla Moniki nie może być zwykłą hulajnogą. Piechotą nie chodzi, że tak No powiem. Tak, hulajnoga dla Moniki, piechotą nie chodzi. Tak. Więc polecam wam promocję na X.comie. Może też sobie kupię i będę miał i będę mógł patrzeć na czaty jak moi koledzy i koleżanki, bo Weronika też ma swojego laptopa. Ale nie czytam czatu. To podać ten laptop, jak w ogóle nie... To są takie przypominajki różne. Takie różne, Nike. Tak. Nike, to jest taka influencerka. Twoja ulubiona. Tak. Pamiętajcie, X.com Yoga. Weronika, cześć. Co tam słychać? Cześć chłopaki, cześć widzowie. Słychać to, że przygotowano na aptekarzy pułapkę. O nie! O nie! Tak, tak to zrobiono. To na dworcu zachodnim. Nigeryjczyk na dworcu. Nigeryjczyk, no. Odtąd farmaceuci mają wypisywać recepty na antykoncepcję awaryjną. Mhm. I tutaj jest to nie do końca sprecyzowane, w tym gabineciku takim? W tym konfesjonale. W tym takim, no tam. Tam jest taka kratka i więcej stosunków nie pamiętam, ale serdecznie za nie żałuję. Nie jest tutaj sprecyzowane, czy jeżeli przyjdzie osoba niepełnoletnia po taką receptę, będzie mogła ją dostać, czy może rodzic będzie miał wydać zgodę. Nie, no to jest w ogóle taki przypał, w ogóle wiecie, o co chodzi, bo to przypał jest, że finalnie ta osoba, która już jest, wiesz, wrzucona w historię, chyba to się wydarzyło, jeszcze musi pójść do starych i się przypucować, co się stało, przyjąć okrzan i jeszcze z matką pójść potem. Znaczy, wiesz, no... Bezpieczniej tak, generalnie. Według niektórych, jeżeli nie pójdzie do rodziców, a dostanie taką receptę od farmaceuty, to ten farmaceuta może zostać pozwany przez tych rodziców. Więc... Mm-hmm. Nie, no tak, że nie zostali dziadkami, nie? No tak. Bo im zależało na tym bardzo. Zależało im. I alimenty na psa jeszcze będziemy opłacić. Także to jest właśnie taka pułapka na aptekarzy, farmaceutów. A ze spraw, które dzisiaj będą się wydarzać istotnych w Sejmie, ma odbyć się przeczytanie czterech ustaw aborcyjnych. Projektów ustaw aborcyjnych, tak. No aż czterech, no bo tutaj oczywiście różne partie
mają różny na to pomysł. Między innymi Trzecia Droga chce powrotu do, jak to się nazywało, kompromisu aborcyjnego, który polegał na tym, że ciąża w wyniku gwałtu, zagrożenia życia lub zdrowia matki i w przypadku ciężkich wad płodu mogłaby być przerwana. Mhm. Tutaj aborcja miałaby być dozwolona, ale zaproponowali oni również, że być może powinno odbyć się referendum wśród naszego społeczeństwa. Może plebiscyt, ale jeżeli by zapytać ludzi, to tylko 29% stwierdziło, że takie ogólnopolskie referendum powinno się odbyć. Być może bardziej na takim referendum zależał, znaczy być może kobiety obawiałyby się tego, że w takim referendum spora część mężczyzn opowiedziałaby się jednak przeciwko. No bo generalnie nastroje w kraju wydają się teraz już sprzyjające temu, by te ustawy o aborcji mogły zostać nieco bardziej rozszerzone i przepchnięte. Przepchnięte to jest bardzo niefortunne stwierdzenie w tym przypadku. Naprawdę. Natomiast mamy też zwolenników PiS-u, Konfederacji, którzy absolutnie chcą te ustawy odrzucić. Absolutnie. Tak, i tutaj nie wiadomo, jak w referendum te głosy by się rozłożyły. Tak, a 20% chce zostawić bez zmian. O. Tak jest. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Będziemy dzisiaj to obserwować w Sejmie. Nie zapominamy także o ofiarach zamachu smoleńskiego. Wczoraj była rocznica zamachu. Znaczy niektórzy tak jest. To jest niesamowite, nie? Że to jest, to oni przyjęli w ogóle, że to jest zamach, ten raport. No przecież to było Macierewicza. Tak. Ja wczoraj o tym z Orb News. I oni byli u władzy, rozumiesz? I nie wezwali nawet tego ambasadora Rosji, żeby go wydalić, nie? Bo to, nie, to było takie na zasadzie, dobra. Nie. Przecież i tak wiedzieliśmy, że to był zamach. Dobra, to już nie ma co już tego drążyć chyba, nie? A i tak, a Cholecka i tak powie, katastrofa, to tam wiadomo, nie? Tak jest. Nadal jest prowadzone śledztwo. Zostało ono przedłużone do 31 grudnia. Przedłużka poszła na śledztwo? Tak. I listami gończymi są ścigani trzej obywatele Rosji. Naprawdę? Ci z lotniska? No nie wiem, którzy konkretnie. Chyba ten, który przyszedł i tam nakręcił, bo tam czytałem teraz, że on zniknął. Ten, co pierwszy found footage wrzucił. A to tam... No ten z lasu, nie? No ten z lasu zniknął, no. Także Bardenga do lasu wrócił. Kola się nazywa. A, Kola. No. Tak jest. Ale jeżeli chodzi o wczorajszą uroczystość, no to zakłócić ją chcieli, jak tutaj zostało napisane w Gazecie Polskiej, sympatycy obozu Donalda Tuska. No wiadomo. Kodziarstwo. Poznali ich, ale mieli opaski mieli takie tutaj na ramieniu. Widziałem filmiki, ale widzieliście filmiki z tego? Nie. Policja miała takie niebieskie kamizelki, Wydział, jakiś tam wydział antykonfliktowy, czy coś takiego. Jakiś, konfidentowy. No, i mieli takie napisy na plecach. Wydział antykonfliktowy, czy coś takiego. Czyli tacy pokojowy patrol. Tak, pokojowy patrol policji. No to i niebieskie takie, jak ONZ, wiesz. Rzucił. Nie? I tacy oni byli, wiesz, nieoznakowani, tylko w tych kamizelkach, nie? Czyli nieumundurowani. Zakłócić ten dzień także chciał Szymon Hołownia, który... Jak to? No, tak zrobił. Odczytał nazwiska posłów i senatorów, którzy zginęli 10 kwietnia, a zapomniał wspomnieć o Lechu Kaczyńskim i pani Marii Kaczyńskiej. Może już tyle osób po prostu o tym wspomniało, że... Powiedział, że tak było, nie? Nie, no, Szymon... nie wziął pod uwagę, że ktoś tego nie pamięta. Szymon o tamtych nikt nie pamięta. Szymon powiedział, że tego samego dnia już odczytywali nazwiska pana Lecha i Marii. Znaczy, to jest to samo nazwisko, ale... tak. No, ale to nie przekonało... niektórych posłów do tego, że nie była to prowokacja ze strony Szymona. No, to wiadomo, że to była robota służb. Pewnie, że tak, i robił to pod publiczkę, żeby po prostu podciągnąć wyświetlenia. No, a tyle byliśmy kanale do odzyskania wraku. Jeszcze na kadencję i był u nas. Jeszcze, tak. Niedługo się uda. Jak widzimy, w Sejmie mają dużo pracy, dlatego też już planują sobie wakacje, które mają się odbyć od 23-26 lipca i potrwać aż do 11 września, co daje nam... Od 23? 23 lipca do 11 września. Dzień przed moimi urodzinami zaczynają wakacje. Tak, i 11 września, wiesz o co chodzi. No, mam imieniny. No właśnie. Marta, to sobie robię tego przerwę. A my będziemy mieli przerwę na wakacje?
No, musicie sobie ustalić. My? Chyba nie. Staniecie. Nadajemy cały czas? No, oczywiście. 2 miesiące przerwy. Ja pierniczę, poczekaj, bo nie brałem tego pod uwagę. Nie patrzyłem tak daleko w przyszłość. Trzaskowski z kolei nie wziął pod uwagę, że jeżeli złoży życzenia świąteczne przy stole, a jego żona będzie w tym czasie stała przy garach, plecami do kamery, to ludzie się oburzą. Tak, było jakieś oburzenie. Ale myślę, że on mógł wziąć to pod uwagę i myślę, że mogli to zrobić specjalnie to po to, żeby prowokacja. Było głośno. Ale potem usunęli to. Usunęli nie, to. Usunęli oni te kurki, które tam były, tak, które są w tym kuchence, ale potem się pojawiły z powrotem. Jest tutaj napisane, że filmik został usunięty i wrzucony ponownie, tylko teraz w tej wersji, że to pan Trzaskowski gotuje, a jego żona składa życzenia i to już zachwyciło internautów. No, wiadomo, nie? Tak, wiadomo. A nie wiadomo, czy to Trzaskowski, bo to tyłem stoi. No właśnie. A może to hydraulik przyszedł? Właśnie, Polski. Albo gości od kablówki. Albo jakiś Senegalczyk. Senegalczyk z zupą. Zupę gotuje. A mam 3 puszki zupki, to ją gotuję. We need to... Yo, Mr. White, we need to cook. Wiecie, kto jeszcze gotuje zupy? Babcie. Jedna, z nich powiedziała, że... Kompot zupy. Że jedzie do córki nie tylko zajmować się swoimi dziećmi, ale także gotować, więc ona nie chce dostawać za to pieniędzy od państwa. O, jaka dobra. To ja mogę przyjąć te pieniądze, jeżeli ona nie chce. No, ona nie chce. Inna z kolei babcia stwierdziła, że zarabia na tyle dużo, że też tego nie potrzebuje. Ja pierdniczo, ale się pozmieniało, co? Dokładnie. Tak nagle. A trzecia powiedziała, że jej wnuki są już dorosłe. Że to nie są jej wnuki. I że mogłaby być płatną nianią, ale nie płatną babcią. Więc... Ona chciałaby, żeby na psy płacone było babcine, nie? Babcine. Babciowe. Babciowe, tak. Tutaj mamy taki projekt babciowego. Można przeznaczyć do 1500 zł, jeżeli rodzice decydują się wrócić do pracy. Jeżeli ich dziecko ma pomiędzy 12 a 30... Od 12 do 35. To na 30-latka też można brać babciowe? Że masz stare... O, to mój wdusio, tam 30 lat. No tak być, trzeba go z wózku zmieścić. Po drugim rozwozie już tam 7 dzieci. I 20 wnusiu. Pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia, jeżeli zdecydują się wrócić do pracy, to mogą przeznaczyć 1500 zł na opiekę nad maluchem. I może to być też właśnie wynagrodzenie dla babci. Tylko w tym przypadku, w pierwotnej wersji, rodzice mieliby podpisać z taką babcią umowę, a babcia tej umowy... NDA-ka z babcią! To nie zostawi swojego wnuka i nie powie i nie o żadnych tajemnicach. A z drugiej strony zobowiązuje się, że nie będę robił babci metodą na wnuczka. Tak. Ale babcie tych umów podpisywać nie chcą, chociaż trochę nie szkoda, dziwne. Bo gdyby podpisały, to wtedy budżet państwa mógłby też sfinansować ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla nich i zdrowotne tej babci. No babcie, słuchajcie, widzicie, co się babcie, dzieje. Babcie nie chcą pieniędzy. Przemyślcie. Polskie to jest, babcie na pewno nie jest ustawiany ten artykuł. Nie wiem. Mam dla was za to super quiz. Jak dobrze znasz polskie seriale. Będzie... Dawaj. Tak. O, ja nie znam. Podoba. No, dobra. Ta nie znasz. Pierwsze pytanie jest mega ciężkie, więc mega trudne. No. Jak miał na imię posterunkowy z Rodziny Zastępczej, grany przez Jarosława Boberka? I z tego, co szukałem w internecie, to jego imię nie było nigdy wymienione w serialu. Raz tylko była ksywka. Bo to był posterunkowy, nie? To był po prostu posterunkowy. Ale posterunkowy nie wiem. Andrzej. Scenariusz na pewno był. Ja stawiam, że był Leopold. Zbigniew Andrzej Leopold. Ja stawiam, że Leopold też brzmi był tak to? Prawdopodobnie, bo no. Tak by sobie pewnie wymyślili. No ale tak Andrzej, posterunkowy Andrzej pasuje do niego, nie? A wiesz, że Andrzej, w romskim w romskim nazewnictwie, tak. To znaczy wojownik? Andrzej? Tak. Że drze coś. No to nie był wojownik. To akurat nie był wojownik, to był Leopold. No to dobrze powiedziałeś. Wtedy wygrał. Dziękuję. Tak jest. A ja nie oglądałem Rodziny Zastępczej. Ale a Jarosława oglądałeś Boberka, 40-latka? O, ja, tak byłem przez 40. Ja oglądałem 40-latka 20 lat później i tam był Krikoland. Pamiętasz Krikoland? Krikoland, pamiętam, no pod płacem. Jak przyjechałem do Warszawy, to chciałem zobaczyć ten Krikoland, a się okazało, że nie było żadnego Krikolandu. Ale był. Znaczy wtedy już nie było. Ale były dzieci 40-latka i pytanie, jak miały na imię? Michał i Magda, Marcin i Julia, czy Marek i Jagoda? Marek i Jagoda. Też bym powiedział, że Marek i Jagoda. Nieźle. Tak, to był Marek i Jagoda. A coś mogę wygrać w tym quizie? Czy... Zaraz zobaczymy. Szacunek. No, moje uznanie. Szacunek ludzi ulicy. O, uznanie Weroniki to jest największa nagroda. Wiesz, co się liczy? No, szacunek Weroniki. Liczby się liczy. Szacunek Weroniczy. Przechodzimy do pytania piątego. Jeden z najczarniejszych charakterów w historii polskich. Nigeryjczyk z dworca zachodniego. Janusz Tracz, oczywiście.
Janusz Tracz, Jan Tkacz, czy Janusz Tlar? O, Janusz Tracz. Szósteczka, laborta B. Tak, zgadza się, Janusz Tracz. W labiryncie ludzkich spraw, zamieszani szarość barw, nasza miłość wiesz nie trwa na wiekur burzą. Ja właśnie nie pamiętam, co to było dokładnie. Pozwólcie, że przeczytam. Głównie bohaterowie serialu w labiryncie pracowali w klinice okulistycznej, laboratorium farmaceutycznym, czy w korporacji. Nie, czyli Adoloran. Proszę? Adoloran. W laboratorium farmaceutycznym, okay. Adoloran. Okej. Okay. Adoloran to był lek, nad którym pracowali. DeLorean. Czyli nie w korporacji. Nie. Nie, 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 ale przychodzili z korporacji, bo to wiesz, raczkujące czasy, raczkująca gospodarka rynkowa i był tam taki, co przychodził, wiesz, żeby pozytywne testy były i chciał sponsorować laboratorium. A to gnój. Polecam, bo to jest, obejrzeć to z perspektywy czasu, to jest mocne doznanie. Ja wam powiem lepiej, oglądałem to w Los Angeles kiedyś, pojechaliśmy do LA i żeśmy z Grywusem to oglądali, jakiś tam zaszło i żeśmy weszli w labirynt od pierwszego odcinku. Naprawdę? Ile było odcinków? No to kurde, to jeszcze wtedy nie było sezonów, nie? Bo, okay. Ale a tak za 100? No. Okay. Na portal, na stronie o mam zwierzątku wypchanymi policzkami na cypryjskich serwerach. Wiadomo jaki. Tak. To może do tego wrócimy. Nadal natomiast jest emitowany serial M jak Miłość i w nim jest Dom Rodziny Mostowiaków. Pytanie, w jakiej miejscowości się znajduje? W Grabinie. Skąd wiedziałeś? Bo byłem w Grabinie, bo jest pod Płockiem. Bo teraz robiłem, jutro wychodzą rzeczy, które wkurzają w Płocku i tam jest... Grabin. Jest Grabin, jest plaża w Grabinie, która się nazywa Patelnia. I to jest pod Płockiem? Tak. O. Znaczy może to jest inny Grabin, ale stwierdziliśmy, że dobra, tam to nagramy. No dobra. Pytanie, jak zginęła Hanka Mostowiok? Kartony. Kartony. Tutaj jaka była przyczyna śmierci w sumie? Nie stwierdzono. Kartonoza. Wstrząs kartonowy. Czyli nie wjeżdżała w kapsle według was? Nie. Okej. Okay. To były kartony. Dzień dobry, czy jest suchy chleb dla konia? To cytat z domu. Dzień dobry, czy jest suchy chleb dla konia? Skąd to cytat? Nie mówię do ucha, ja chcę usłyszeć pytanie. No. Czy to jest cytat z domu, wojny domowej, czy z 40-latka? Z wojny domowej. Czy jest suchy chleb dla konia? No, czy jest suchy. Wojna domowa. Wojna domowa. Wojna domowa. Od wielu wieków trwa. Wojna na ty, wojna na słowa. I ostatnie. I komu to przeszkadzały takie piękne pytanie? Dokładnie. Ostatnie pytanko, ale nie liczę wam punktów. Na wspólnej więc... Jaki zespół rockowy śpiewa piosenkę do serialu Świat według Kierskich? Big Cyc. Ja nawet nie muszę wam czytać propozycji. No pewnie, że nie. W kiepskim świecie kiepskie sprawy, martwe i zabawy. Są codzienne awantury, nie ma dnia bez ostrej rury. Ojciec biega na... Dobra, nie robię tego, bo wejdą te jeszcze na Bosaka. No, a ja mówię na Golasa. A, no bo nie chcesz powiedzieć Bosak po prostu, tak? Tak Krzysztofa traktujesz? A? Dobra, ale Tede zyskał mój szacunek w każdym razie. Szacunek Weroniczy, bo to się liczy. Dobrze, to możemy kończyć. Dobra, a daj supereczka. No daj, jakiś jeszcze horoskopik się znajdzie. Jest super ekspres, jest wszystko super. Super było z Weroniką, a teraz super będzie z Petrosem Psylosem. Zapraszam, a potem gość. Wszyscy znamy chińską firmę Xiaomi. No robią między innymi, ale nie tylko, dobre i tanie, i to jest najważniejsze oczywiście, smartfony. Ale to nie z tego powodu akcje tej firmy wzrosły 2 kwietnia aż o 16%. Okazało się bowiem, że firma Xiaomi planuje wejść na rynek motoryzacyjny i przedstawiła swoją wizję samochodów elektrycznych. Sedan Xiaomi SU7. To taki samochód, który teraz widzicie na ekranie. Ma on kosztować 120 tysięcy złotych, jak widzimy w komunikacie, i ta cena ma dotyczyć rynku chińskiego. I poza tym wariantem podstawowym, czyli właśnie SU7, jest też wariant SU7 Pro, SU7 Max i limitowana wersja Founders Edition. Inżynierowie Xiaomi zaprojektowali własny silnik, własny akumulator, własny system odlewania ciśnieniowego i własny system jazdy autonomicznej razem z podsystemem inteligentnego wnętrza. Przyspieszenie do setki w 5,28 sekundy i ma ten samochód 300 koni mechanicznych.
Jeżeli chodzi o wygląd, to widać delikatną inspirację Teslą Ilona Muska. Parametry wersji najwyższej, czyli Founders Edition, 986 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki 1,98 sekundy, czyli to daje większe osiągi, lepsze osiągi niż większość bolidów współczesnej Formuły 1. Także to jest naprawdę niesamowite. W systemie jest też zainstalowany najnowszy system HyperOS. Jak mówi producent, to jest taki system, który jest zorientowany na człowieka. Dzięki niemu, to mówi też producent, samochód będzie połączony ze sprzętami domowymi i urządzeniami osobistymi, czyli ma powstać taka sieć wzajemnych połączeń, taki ekosystem elektroniki domowej, IoT domowego, które będzie połączone razem z samochodem. No ciekawe. Xiaomi prowadzi też badania nad własnym systemem jazdy autonomicznej i w ten system jazdy autonomicznej ma być też wyposażona podstawowa wersja samochodu. Ten system ma wykrywać obiekty wokół samochodu od 5 cm do 250 metrów, czyli dość sporo przyda się, gdy będziemy jeździli na autostradzie, czy tam w bardzo niewielkich zakamarkach prowadzili samochód i nawet pojedyncze centymetry będą miały znaczenie. Sztuczna inteligencja, która kontroluje tę autonomię samochodu, pracuje na wydajnych chipach NVIDIA, ale to nie jedyna innowacja w tym samochodzie. Czytamy, że pojazd ma lidar, 11 kamer, 12 radarów naddźwiękowych i 3 radary działające w paśmie milimetrowym, czyli to taki jeżdżący zestaw czujników i jeżdżący komputer. Celem firmy jest pokonanie głównych producentów samochodów na rynku. I ta firma jest w stanie płacić dość wysoką cenę za to, bo obecnie nie zarabia wcale na tych samochodach, tylko traci od jednej sztuki 10 tysięcy dolarów, co ma sprawić, że za jakiś czas firma zyska dominującą pozycję na rynku motoryzacyjnym. Ciekawe, czy w obliczu tak niskich cen, no przypominam, 130 tysięcy złotych taki samochód podstawowy ma kosztować. Europejscy czy amerykańscy producenci aut elektrycznych mają jakąkolwiek szansę, żeby konkurować z tym gigantem elektronicznym. Dla przykładu, najtańsza Tesla, która ma nieco gorsze parametry od wersji podstawowej tego samochodu Xiaomi, to wydatek rzędu mniej więcej 200 tysięcy złotych. I oczywiście, mimo tak dobrych parametrów, pozostaję trochę sceptyczny odnośnie do tych samochodów. No bo złośliwi mówią, że to będzie jedna wielka taka sieć szpiegowska. Przecież te samochody będą miały mnóstwo sensorów w środku pojazdu i na zewnątrz pojazdu. Te sensory będą mogły nasze zachowanie skanować, otoczenie, w którym się poruszamy, też skanować. I to jest dość niebezpieczne, biorąc pod uwagę zapędy rządu chińskiego, a dodatkowo takie ucyfrowienie pojazdu sprawia, że ten pojazd potencjalnie jest podatny na różne ataki hakerskie i możliwość przejęcia zdalnej kontroli nad tym pojazdem. Gdy się komuś nie spodobamy, to ten ktoś będzie mógł odciąć możliwość prowadzenia tego samochodu albo pokierować samochód w dowolnym kierunku, niekoniecznie tym kierunku, w którym chcemy jechać. No więc nie wiem, czy bym chciał takiej przyszłości. Kultura, dokładnie wysoka, tak. Wysoka kultura. Z nami w studiu jest Waldi, ja powiedziałbym Vivaldi. Vivat Waldi. Waldemar Nowacki, organizator Rapstacji. Dzień dobry. Czy hip-hop umarł? Zawiadowcy Rapstacji. Mi się wydaje, że żyje najlepiej. Wiesz, umarło wiele rzeczy. Reggae umarło. Poczekajcie. Reggae umarło? Cold Your Corset. Zanim zaczniecie rozmawiać, panowie, muszę wam przeczytać wiadomość, którą dostałem od jednego z fanów. No. A dotyczy ona nas dwóch, więc... Dobrze. Warto wysłuchać. Siema. Muszę ci opowiedzieć zabawną sytuację, którą poniekąd wywołałeś. Kumpel z USA oglądał twój poranek z Wargą. I ty coś mówiłeś o cycuchach kobry.
że są niesymetryczne czy coś w tym rodzaju. Kumbel jechał akurat do pracy i zaczął szukać nudesków kobry, no i znalazł. I tak patrzył na te cyce, że są całkiem fajne. I tak się na nie zapatrzył, że nie zauważył dziury w drodze i urwał sobie koło w aucie. I stwierdził, że to wina Tedego. No i podadzą cię do sądu. Jak to no w Ameryce, to na bank. W Stanach Zjednoczonych totalnie na kilka panik. Na 100% jesteś winny. Ja będę świadkiem. I cieszymy się, że... Co będziesz świadkiem? No. Nikt... Ma NYC. A, NYC, no, dobrze, no tak. New York, o Nowym Jorku dobra, się rozmawialiśmy. Dobra, wróćmy na tę rap. A co jest z rap stacją? Mam dla was, właściwie to dla waszych fanów, rozdawiennictwo. A tak, o, słuchajcie, proszę bardzo. Mamy zaproszenia. Mamy czterech fanów. Lipowskie, jest tak, bardzo... jeżeli jest czterech fanów, to słuchajcie. Jest adres mailowy, na który możecie pisać, dlaczego chcecie pojechać na ten festiwal. Wybierzemy najbardziej kreatywne po prostu odpowiedzi. Jest to rozdanie, i proszę bardzo. I wtedy do tego rozdania wpiszemy tutaj imię, nazwisko. Trzydniowe. Dokładnie, trzydniowe. Wypuchy. I one są fizycznie, normalnie, prawdziwe, to się zgadza. I nie zgadniecie, kogo możecie spotkać na tym festiwalu. Na przykład Jacka możecie albo spotkać. Albo mnie możecie spotkać, bo jak się okazuje, wyjdzie na to zaraz, że będę grał support przed TED. No. Nie, nie jest ucieczony. Dopóki nie będzie powodu. Odwrotnie, to jeszcze mogę się chwilą rozmawiali, kto u kogo będzie w chórkach, także różnie prawda. To bywa. Tak, ale Maciek ma zmianę repertuaru, teraz już będzie. Już kasowo repertuaru. Się nie zgadzało. Tak. Dobra, to jak z tym hip-hopem jest, bo nie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Bo powiedziałeś, że reggae nie żyje. Znaczy powiedziałem, że reggae nie żyje. A co, polskie tak czy w ogóle? W ogóle reggae to zdechło całkowicie, nie? Mhm. Tylko na Jamajce jeszcze. No, tak wiesz. No, był okres taki, co cała Jamajka przyjeżdżała do Polski. Na festiwal reggae w Ostródzie. Na festiwale i tak dalej. I wiesz, było tych festiwali kilka. Ostróda gra, ale Lawa też gra, no ale to już... A Płock? Płock nie, chyba nie. W Płocku było też reggae jakiś. Też było? Tak, właśnie w Płocku było po kolei. Disco polo, reggae, hip-hop i oczywiście audio river. Czy myślisz, że Kamil Bednarek zabił reggae na świecie już? Moim zdaniem Kamil Bednarek przedłużył życie reggae przez chwilę i wiesz, wszyscy mieli mu za złe. No ale przeniósł to całe życie reggae do Polski i potem to ale film. Potem wiesz, wszyscy jechali jeszcze na nim. Czyli reggae umarło z dreadów. Ale nie, hip-hop uważam, ma się bardzo dobrze. Może w tej chwili nie ma takiego jakiegoś wyrzutu w ostatnich tam miesiącach, czy powiedzmy w tym roku, takiego mocnego wyrzutu jakiegoś artysty, jak to było jeszcze chwilę temu. Oki wskoczył dzisiaj z numerem. Ale Oki to nie jest nowa postać, Oki nie. Chwilę jest, więc wiesz, to, że ponagrywał czy myślę, że zanim kwestia, że jak wyskoczy nowy taki, to jest kwestia czasu, na pewno wyskoczy. Oczywiście, no pewnie tak, ale to będzie ale pewnie jakiś mariaż gatunku. Ale jeśli chodzi, no to jest pop, nie? W tej chwili hip-hop jest popem, no nie ma się to jeszcze. Albo disco polo. Jeśli SK napierdziela hip-hop, to znaczy, że to jest pop, no nie ma się co czarować, tak? A ty zawsze interesowałeś się tak sceną rapową? Głośno, wow. Ty zawsze interesowałeś się sceną rapową, czy wywodzisz się... Bo ja zawsze jak ciebie widziałem gdzieś tam latającego po tej rap stacji, to miałem wrażenie, że raczej bliżej ci jest do festiwalu Jurka Owsiaka. Dokładnie, jestem Rolling Stones, ale to nie znaczy, że można się zamykać na inne rzeczy, wiesz, jest w tej chwili hip-hop na topie. Rapstacja to już jest, wiesz, festiwal, który jest od 2016 roku. Notabene, nie wiem czy pamiętasz, na pierwszej Rapstacji świętowaliśmy twoją 40. What? A? Kiedy to taka było? Historia 2016 była. To było, kiedy tak, to było? No. Dokładnie. Ale tak, no wtedy hip-hop szedł mocno w górę. Mocno w górę. Myśmy z Tedziakiem się spotykali jeszcze w czasach Alibi. I ten hip-hop wtedy klubowo mocno szedł. Już był Płock, już był Giżycko. Fajnie to wyglądało. Postawiłem na hip-hop i nie narzekam. A rap stacja, no tak jak sam powiedziałeś, to był 2016 rok, ale sama też nazwa, no nie wywodzi się ze sławy, w której to jest w tej chwili, tylko ja pamiętam, że kiedyś kręciłem odcinek dotyczący parowozów. Dokładnie. W Wolsztynie, bo była parada parowozów, więc to chyba był Wolsztyn na początku, tak, nie? Tak, tak, na początku graliśmy 4 edycje w Wolsztynie. Potem przyszła pandemia, pan burmistrz nam obiecał kilka rzeczy, z których się wycofał na 2 tygodnie przed festiwalem. I wyprowadziliśmy się z tego miasta, odwiedziliśmy Sławę. W przeciągu kilku godzin dogadaliśmy się z burmistrzem, który w tej chwili uczestniczy w rapstacji. Można powiedzieć, że się dobrze bawi, ale przede wszystkim wspiera nas i możemy tam, wiesz, rozwijać się. Mhm. Poza tym miasto bez porównania. No nie Sława, no. Ale w sumie fame. No tak. Jest fame. Jest fame. Też jest parę osób, które wywodzi się z tamtych okolic i które też przyczyniają się zapewne do tego. No, Mata tam chociażby nagrywał swój, ten jeden z pierwszych numerów, czyli... Znaczy rodzice Maty
się urodziły w Sławie. Urodziły się i dziadkowie, do dzisiaj, tam, znaczy dziadek nie żyje, ale babcia do dzisiaj, jedna chyba i druga, i ciocia, i kuzynki, i co tam jeszcze jest. Tak, no. Słuchaj, a ty obserwujesz rynek festiwalowy, jakby konkurencję swoją? Oczywiście. To kto odpadnie w tym roku? Kto był w zeszłym roku, a nie było już... W sensie mówisz o całym festiwalu? Nie, ja mówię o festiwalach ogólnopolskich, nie? Nie, myślę, że nikt nie odpadnie. No, będzie ktoś tam, wiesz, zażyczył mniejsze, inni będą zwyżkować. To tam w ten sposób nie ma. Moim zdaniem nowe festiwale mają przerąbane. No właśnie, to mówię. Ludzie, którzy się rzucają w tej chwili i myślą, że zrobią festiwal i to pójdzie. No bo musi być inny. Mi się wydaje od paru lat, że była taka akcja właśnie, że ci organizatorzy pomyśleli, że to jest żyła złota jakaś, ale oni jakby nie skoordynowali tego ze sobą. Nie, no to wiesz, to najpierw musi być Excel, policzone to wszystko i potem mówisz, no nie. No nie, przychodzą ludzie w tej chwili i mówią, Alek, zróbmy to, zróbmy tamto. Ja mówię, no policz sobie to. Jak się nazywa ten festiwal, który odpadł teraz w sierpniu, ten w Katowicach? Ten taki duży, nie himalowy. A, ty mówisz o feście. O feście, nie? Że to też się nie skalkulowało w tym Excelu jednak, nie do końca. No, wiesz ale... co, tu chyba zasada, że nieważne ile zarabiam, ważne ile wydaję, wiesz? Tam to było właśnie o tym, że... To było naprawdę zrobione do... balonik, ja byłem, nie? Pod dużym wrażeniem tego festiwalu. Naprawdę poszło na grubo i z dobrymi pomysłami. Bo ja rozumiem, że ty zaliczyłeś wszystkie te festiwale, żeby sprawdzić, jak konkurencja działa. Oczywiście. No, a takie festiwale jak Cloud na przykład, czyli z zagranicznymi... Bardzo kibicuję chłopakom. Uważam, że jest to naprawdę, będzie to wizytówka, jeśli to wszystko wypali. Mhm. No ale zobaczymy, ilu słuchaczy jest zagranicznej muzy tak naprawdę w Polsce i ile są w stanie ściągnąć ludzi z zagranicy. No bo mówię się, Warszawa jest fajna, Polska jest fajna w sensie wyjazdu gdzieś tam, nie wiem. A ten Cloud jest w tym samym czasie co wasz? Tak. Ale my jesteśmy od czwartku, oni są od soboty, tak? No właśnie, oni są od soboty. Sobota, niedziela, tak. To my już w niedzielę odsypiamy. Tak, oni są właśnie od soboty. No ale jest inny festiwal, czyli Płock, który się tak z wami trochę zaczął kanibalizować, nie? Od zeszłego roku. No zawsze jest jakaś konkurencja, ale nic tak nie wpływa na to rozwój. To nie lepiej się spotkać wcześniej i ustalić, panowie, co dwa tygodnie robimy, pyk, pyk, pyk. Tak, ale słuchajcie. To nie jest tak, że ludzie jadą co dwa tygodnie na festiwal. No ale wiesz, właśnie to, chodzi o to, jak jedą tu, czy tu zawsze będzie konkurencja. To nie jest jakby, tak. Wiesz, to wszystko fajnie wygląda, ale taki statystyczny, przeciętny odbiorca tej muzyki, który chciałby pojechać na każdy z tych festiwali nawet. Nie wypłaciłby się. Właśnie pomyśl, jakie to są koszta to wszystko. Są bardzo duże koszta. Dokładnie. Ale słuchajcie, jest coś takiego, na przykład w Niemczech ja się z tym spotkałem, w 2016 roku byłem, kiedy wy sobie robiliście te 40 jacka, to ja pojechałem do Niemiec i byłem na jednym festiwalu, który się nazywał Rock in Park i są w tym samym czasie festiwale Rock in Park i Rock am Ring. I to jest jedna co prawda, jeden właściciel tych festiwali, ale oni robią festiwale w tym samym miejscu, znaczy w tym samym momencie w dwóch różnych miejscach. A wiesz dlaczego? Ci artyści się wymieniają. No właśnie o to chodzi, że ściągasz z Ameryki artystę na 2-3 festiwale. Generalnie duże festiwale europejskie są dogadane między sobą i jest ta wymiana tych grubych artystów, no bo to też musisz, wiesz, kalkulować, bo jak się bije 10 festiwali o daną gwiazdę, no to wiesz, ta cena rośnie, tak? A ty przez cały rok to robisz? W sensie tak. Przez cały rok to jest kombinowanie, układanie wszystkiego. Liczenie w tym Excelu. Kiedy się zaczyna twój taki rok pracy? Znaczy w sensie miesiąc pracy? W ostatni dzień festiwalu. To jest najbardziej twórczy dzień, bo to jest wszyscy wtedy technika, wszystko przychodzi. Wiesz, za rok musimy poprawić to. Za rok tam. Okay. No to wiesz, widzisz co spierdzieliłeś. Na żywym organizmie. I na żywym tak, dokładnie. Jest to wtedy ustawiane. Więc jak gdyby w ten dzień się zaczyna już budowa i myślenie o przyszłym roku. A czy w miarę upływu czasu z każdą kolejną edycją obserwujesz, że oczekiwania gwiazdorskie polskich wykonawców rosną? Tak. Możesz powiedzieć jakieś, nie mówiąc ksywek, ale jakieś fanaberie, czy... Najgłupsze rzeczy w Rydera. Wiesz, misa czerwonych M&M'sów. Mocno to wszystko poszło i... jak wiecie, ja się wywodzę z rockowych rzeczy też. I na przykład mocno rocka zabiła otoczka artysty, czyli jak ja zaczynałem robić z hip-hopem, mówię, to jest zajebista rzecz, bo przyjeżdża 4 gości, czyli mały hotel, nie ma wielkiego backline'u, czyli na scenie nie ma potrzebna nie wiadomo ile sprzętu. Perkusja i tak dalej. Wszystko się zgadza. Jeszcze nie były jakieś te stawki, wiesz, wygenerowane na dużą stawkę. W tej chwili zaczyna się tak, że przyjeżdża już duża ekipa, bo teraz po amerykańsku jest. No ale nie, no ktoś ten playback musi puścić. Zaczynają się już grube rajdery.
I, na przykład, że... No było tak, na juwenaliach kiedyś były tylko rockowe rzeczy, tak? Ale jak wszyscy studenci się zorientowali, że za rider rockowy trzeba zapłacić szczerze, nie wiem, 20 tysięcy, za hip-hopowy 0, nic, no to brali hip-hop. No tak. Teraz jest odwrotnie. Rockowe rzeczy już się ponapinały, już ten rider jest mocno okrejony, a hip-hopowe idą w górę. I... Ja nie mówię, że to jest złe, bo jak gdyby z drugiej strony każdy wykonawca chce mieć tą otoczkę, chce mieć, wiesz, telebimy, chce mieć światła, dymy, cudawianki. Niektórzy chcą więcej dymu nawet. To jest dodatkowy efekt, dokładnie, no. Żeby dać światła na... Nie powiemy kogo, bo już wiecie kogo. Kurde, czy każdy powinien mieć takie oczekiwania? Jeszcze ten, wiesz, wiktuałów w garderobie, a tam... No, ja kiedy... Wiesz, Teciak zawsze miał najlepszego szampana po to, żeby wylać w publiczność. No szacun oczywiście. Dla publiczności, nie? Ale ja pamiętam raz... Ale lałem im. No nie, tak, ale mówię, no to może być igry stoje. Nie. Słuchajcie, ja byłem raz na backstage'u Guziora i tam ale się okazało... Ale igry stoje nie strzela. A, to tego nie... No, no tak, no jest, tak. Chłopie, trzeci igry stoje pół. Ja miałem kiedyś taką żeby sytuację. Żeby strzelało tak z jednego. Ja miałem kiedyś sytuację w Alibi. Bednarek odbierał złotą płytę. Melon przywiózł takiego na 3 tam czy 4 litrowego szampana. Mówi, ty będziesz otwierał tego szampana, nie? Słuchajcie, po 15 minutach żeśmy go jebli o podłogę. No bo nie, bo no, nie chciał się otworzyć, nie chciał się lać. Wiesz, mieć takie właśnie igristoje czy inne. I chłopie, ja się tak siłowałem, że wyrwałem korek, on został w środku. No, słuchaj, można, i zostań z można wykorzystać, wyciąć. Właśnie. Słuchajcie, można wyciąć audio z tego, co teraz Tede robił i wmontować coś innego zdecydowanie. Ale po co? Ale wracając... Jesteś bezczelny. Nie będę grał przy tobą supportu. Wracając, żeby było... Nie, ja byłem kiedyś u Guziora w garderobie i okazało się, że on ma... Z tego zrobcie, słuchajcie, 5 czy 6 plater połówek, znaczy tych pociętych cytryn, plastrów cytryn, bo się okazało, że Adamo źle wpisał coś w rajderze i nie, potem nie zwrócili na to uwagi. Znaczy w ogóle w rajderach jest taka, może zasada to za duże słowo, ale żeby wpisać jakieś taką, wiesz, kaczkę dziennikarską na zasadzie, no. Nie wiem. Wiem, ja miałem ogórki mało. Ileś jajek niespodzianek, na przykład z wyty ten. I chodzi o to, że jak organizator przeczyta do końca, to zadzwoni do menadżera i mówi, o, przeczytał rajder, nie? Tak, okej. Okay. A tak to, wiesz, są takie wynalazki, a niektórzy szukają tego, nie? No wiem, ja miałem mało solne i potem przychodzi... No ale to do wódeczki jak złoto, no to proszę taki cię. Wódko, to miał być mało solne, są kwaszone. No. A jak funkcjonuje taki festiwal od kuchni? Bo jednak tam jest no, dużo organizacyjnych rzeczy. Jak ja ciebie tam widzę, to ty raczej nie śpisz. I no, przede wszystkim widzę cię na kładzie, jak jedziesz. No tak, nie. Generalnie Rapstacja to jest taki rodzinny festiwal. W sensie takim, że nie ma zatrudnionego sztabu ludzi. Ogarniam go ja jako Zosia Samosia. Mam 2 synów, którzy przy tym pracują. Najmłodszy, który ma w tej chwili 18 lat, znaczy najmłodszy, no młodszy, bo mam 2, no to ten jest, wiesz, tak wdrożony, że w tej chwili mógł pracować przy największych festiwalach, bo on od 16 roku życia, wiesz, wszystko to ogarnia. I on ma największą wiedzę, wiesz, no ja stary dziad, umówmy się, tak, on kuma bazę, nie? Starszy z kolei ogarnia, wiesz, wszystkie papierkowe rzeczy jak na festiwal. Poza tym mam grupę ludzi, z którymi współpracuję, tak? Czyli jak, nie wiem, jak teraz, jak mamy scenę, no to mam ludzi od techniki, którzy pracują nad tym festiwalem ze mną, a potem przyjeżdżają na festiwal, wiesz, na tydzień przed i, no właśnie, i otwieramy budę. Ile przed rozpoczęciem zaczynacie pracę na miejscu? W tym roku zaczynamy, no to mamy 14 dni. Mhm. No. Tam, wiesz, jest ograniczona, bo to jest ośrodek czynny, co on nie możemy, wiesz, tak jak, no tak jak wjeżdża Woodstock czy coś na 2 miesiące wcześniej sobie tam pomału. My musimy to wszystko skomasować, wjechać. Jeszcze musimy tak uciekać, że wiesz, jak przychodzi piątek, sobota i wyjdzie słońce, to przyjdzie pierdylion ludzi. No i wiesz, ciężko nad tym budować coś, nie? Ja tam widziałem też, że powstają nowe inwestycje, tam się budują jakieś nowe hotele i inne rzeczy. A ile się przewija osób przez Rapstację? No, w ciągu tych 3 dni? To jest tak, że wiesz, że liczysz ludzi docelowych, czyli którzy mają karnety, plus jednodniowi. To się miesza, tak? No to tam wychodzi grubo powyżej 30 tysięcy, jeśli byśmy tak w ten sposób mieli. Obserwujesz duże skoki tych jednodniowych? Że, wiesz co, w sensie, coraz więcej osób zostaje tam na stanie chwilę? Znaczy jest grupa, która kupuje karnety i to jest stała grupa i to jest fajnie. Więcej niż, grubo więcej niż połowa. No bo to daje wam pewność. Ale potem się... wiesz, jest tak, że jest pogoda i no kuchnie. My mamy zagłębie miedziowe obok. Więc wiesz, panowie po pracy w kopalni, one ubierają się w dżinsy i zasuwają do sławy, nie? No, jak nie ma pogody. Dziwisz im się? No nie. Albo w dresy. Albo w dresy, no. To zależy na czyj koncert. A najlepszy koncert, na którym byłeś na Rapstacji? Nie, to tak...
To tak ja ciężko, może kogo urazi i będzie nie potem. Chcę kogoś urazić. To raz. Dwa, że... Nie pytam o najgorsze. Nie mogę najlepszy. Powiedzieć, wiesz, bo ja tak naprawdę nie widziałem żadnego koncertu pełnego, tak? Aha. Ja mogę powiedzieć, kto da łupnia, wiesz, wiadomo, Oki wjeżdża, jest rozpierducha, nie? Mhm. Ktoś tam, wiesz, że jest mniejsza, przyjeżdża Tedziak, jest pozamiatany, stary wyga, więc to nie jest tak, wiesz, większość koncertów... jest zawodowo. No jak tam hejtów poczytasz, to każdy jest do dupy, nie? Nie, no wiadomo, jest, że... wiadomo no, też, że konkurencja no, pisze, nie? No tak, ale nie, generalnie nie można powiedzieć, wiesz, no na Rapstację, no to już jest taki festiwal, że każdy się spina, każdy chce zrobić coś ekstra, każdy chce mieć jakichś gości, wiesz. Tu jest też fajnie, że jest tylu artystów, to jest dużo gościnek. Już mam zapowiedziane, że na przykład, no dobra, my gramy w piątek, ale w sobotę jest ten, ja chciałbym na gościnkę, zostawię w hotelu, dobra, jest, tak? Także to też się dzieje, nie? Że jest tutaj też takich wyjątkowo dużo rzeczy. A jak masz dużo gościnek, to i trzy dni tam się bujasz, nie? On buja się trzy dni, no ja. Nie, no ten to wiadomo. Ja się bujam tam ile tylko mogę, nie? Ja tam, wiesz, lubię po prostu bardzo ten festiwal. Ty lubisz sławę po prostu, Maciek. Ja no, lubię sławę. Lubię sobie pochodzić tam, porozmawiać sobie z ludźmi. Nawet. No właśnie nie, pochodzić tutaj, wiesz, ludzie go rozpoznają, wiesz, autografy, no, te sprawy. Wiadomo. O to chodzi, oczywiście. A powiedz mi, czy planujecie coś robić szerzej z Rapstacją? Czy ja widziałem kiedyś, nie pamiętam, który to festiwal, ale organizował takie mniejsze koncerty w ciągu roku. Czy takie coś u was jest? Mam to w głowie już od 3 lat, ale na dzisiaj uważam, że to jest, się nie kalkuluje. Mhm. Ale czemu? Jest za duże ryzyko. Koszty są po prostu, no musi, żeby... Znaczy inaczej, ja wychodzę z założenia, że albo dobrze, albo wcale. Jak mam robić coś po łebkach i oszczędzać i markować to Rapstacją, a potem ciąć wszystkie wydatki, to jest bez sensu, tak? Marzy mi się fajna trasa taka Rapstacjowa, ale na grubo musi być dobry sponsor wtedy. Taka pre-launchingowa przed festiwalem. Wiesz, wszyscy wsiadają w autobus i jedziemy. Jest o, wesoły no. Autobus. Tylko problem potem, kto zagra, nie? No, i kto prowadzi ten autobus? To tam, wiesz, pan Kleks, jasna sprawa. Pan Kleks w kosmosie raczej. Dobra, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych na tego typu festiwalach? No bo jednak, umówmy się, na pewno zdarzają się jakieś nieprzewidywane... Ktoś nie dojedzie. Rzeczy. Albo ktoś nie dojedzie, załóżmy. Albo ktoś się bardzo spóźni, bo to też widziałem. Albo bardzo się, albo bardzo dojedzie się. Albo bardzo nie jest w stanie na przykład wyjść na scenę. Czy zdarzały się takie rzeczy? No zdarzyło się na przykład, że miał wejść na drugiej, czekaj, na drugiej edycji w Sławie, albo na trzeciej, miał wejść Mata na scenę, jego DJ... Laptop został w tym, w hotelu, nie? No i wiesz, a tu już wiesz, oni wszyscy są, żeby wyjść, wiesz o co chodzi. No to kurwa mać, przepraszam. No, to się wytnie. No, wiesz, tu już ten ostatni drineczek gotowy, wiesz, wychodzisz na scenę, a tu nagle puchnie. No to bolało na pewno. W zeszłym roku siadł nam agregat, też mieliśmy obsuwę chwilową na chłopaków White'a i BDS-a, no ale no wiesz, no, bo to jest, po tak, to są zawodowcy, żeby wszystko reagować. Tam tak. Wpadłem, jeszcze grał Żabson, więc mówię, grasz jeszcze, no to dla niego to było raj. Żabson jeszcze grasz, pociągnął. Jeszcze 2 godziny, stary. No. Tam w ogóle fajnie było, bo i Knizimier się zachował, też poleciał, Oki poleciał, wiesz, potem Sojna odwalił jeszcze kawałek roboty przedłużka, i przyjechał przedłużka. Były przedłużki, ja pamiętam właśnie z tym Matą, jak to było, że oni mieli łódką wpłynąć. Bywali wtedy łódką. Tak, ale mieli łódką wpłynąć i to miała być godzina tam chyba północ, czy tam. Znaczy o pierwszej miał być, a miał być o drugiej, bo musieli do hotelu zasuwać, który był pod tam Sławą gdzieś, nie? A najpóźniej koncert, o której był? No to chyba najdłuższe to generalnie gramy o pierwszej to są ostatnie koncerty. Ja pytam was dlatego, bo był taki festiwal w Ełku. Pamiętasz? No. Był taki festiwal, tam sama prawilna scena prawie grała. Tak, no. Festiwal prawilności, to tam pierwsza rzecz, jak się tam przyjeżdżało, to trzeba było od razu szukać tego, diabeł miał gościu organizator ksywkę, wszystko szukali, bo już wiadomo było, że pierwszy znajdzie, ten się rozliczy, a potem to już zapomni, nie? Okay. Ale do czego zmierzam? Nie? Słuchajcie, ja tam grałem, wyszedłem na scenę, 4:10, w nocy. 4:10? 4:10 i przede mną wschodziło słońce, nie? Tak, Jezu, ale to piękne akurat. Nie, słońce wschodzi, a tu widzisz po prostu zombie, nie? Wychodzą tak na... Ale tak, no jakby dopisz sobie resztę, nie? Co to mam przewieszeni przez barierki i zombie wiszą, nie? Ale wiesz, my tak też gramy, tylko że gramy na biforach. I normalnie nie? Kończysz, ale kończysz w pełnym słońcu już, nie? Znaczy na afterach, co ja pierdzielę. Na afterach gramy, wiesz, no, 9:00 rano. Ale to wiesz, ale ja miałem zamykać, no, to ja się miało no, być tam 1:30 coś, nie? Pierwsza to jest okej, to jest fajna godzina, nie? Zamykać
unikałem nieraz festiwal, jest to bardzo fajne. Ja byłem na Sanie, Stekta grał trzecia. W Kołobrzegu, nie? Trzecia chyba, no. To też to byłem. Aha, dobra, ale na Sanie... No ja byłem jak Gaurikos, było jasno i tam wiesz, ani mało kto go kumał pod tą sceną, to było straszne. Migosa? Nie, Rick Rossa. A Rick Ross, no. Okej. Okay. Ale gdzie to, na Sanie na było? Na Sanie. Ale na tym dwa lata temu, tak, co Rick Ross Wizerem przyleciał. Co, Rick Ross przyleciał tam i tam jeszcze był... Jezus, Boxdel tam... Boxdel był swoim... Boxdel się z Paluchem poszarpał. Nie, to rok temu. To dwa lata temu. Dwa lata temu? Teraz już dwa lata temu, no. A nie, bo rok temu się Paluch z Peją w Płocku szarpał. Jezu, a to nie to ja nie słyszałem. No przecież była dyskusja, przecież była. Przed wejściem na scenę w Płocku. Ach, Poznań, dobra, Poznań rządzi. Było, a faktycznie dwa lata temu był Boxdel aferkowozem. Tak. I tam z Paluchem była jakaś spina, no. Była, była. Dobra, powiedz, czego możemy spodziewać się po Sławie? Tak konkretnie, ile scen, co będzie tak mniej więcej? Znaczy wiesz... I czy wszystkie karty już zostały włożone? Nie, jeszcze zostało kilka nazwisk, a zostało chyba 5 ogłoszeń. Sytuacja jest taka, no tu wiesz, tu na festiwalach generalnie jest podobnie, tak? No, my mamy 3 sceny, może nie wszyscy mają 3 sceny, mamy 3 sceny i naprawdę ta niby trzecia scena, ta Green Stage, to jest naprawdę dobra scena i tam jest mocna. Tam ona była 2 lata temu oldschoolową sceną. Ja grałem na niej rok, no, tak? No tak. Tak, jest i Słoni, Kacperczyki, i jest Kazbałagane, jest Belmondzia, akurat jeden po drugim wymieniłem, wiesz. No ale mu się udało. Skład jest mega mocny i wiesz, i tam niektórzy mówią, o main, ale to jest zajebista scena, bo on przychodzisz, jesteś w pierwszym rzędzie na swojego artystę, nie? Ale wiesz co, w ogóle... Jest dedykowany oldschool. Oldschoolowa scena też jest... W ogóle fenomen, tego świetne. Nie ma na innych festiwalach, czyli masz dedykowaną strefę dla oldschoolowców. No właśnie ty, ale to właśnie to jest takie trochę, kurde, to jest dla oldschoolowców, czy oldschoolowcy... Ale mają... słuchaj, nie, tam inaczej, jest, popatrz na tą inną stronę. Przyjeżdżasz, tak, i nie musisz co kawałek biegać na piwo, no bo nie wiem, no nie do końca cię interesuje, nie wiem, pozdrawiam Żabsona, tak, nie do końca cię no interesuje tak. Żabson, chcesz słuchać Molesty, tak, a tu przychodzisz i chcesz iść na drugą stronę, nie wiem, na Problem, czy na Taco, czy na jakiegośkolwiek internet, czy na Kizo, to sobie gonisz, idziesz na główną plażę, tak. na ten, ale chcesz dalej, skupić, nie ma wiesz, też, no. na oldschool. I to w cholerę ludzi mówi, że oni w ogóle nie idą w tamtą stronę, tak? Mają jeszcze do tego strefę z nie, gastro, tam jest super klimat. Więc... Ja tam byłem, Słoń na przykład grał, razem z WSRH robili ten old school. I no, niesamowity, fantastyczny klimat. Ja mnóstwo ludzi, ja temu patrzyłem, bo tam Borikson grał, w górze grali tam, nie? Tak. A ja grałem akurat zaraz na Glinie i sobie patrzyłem na ich koncert przez płot. To fajnie to było. Wyglądało. No fajnie. Ja też widziałem. No teraz przenieśliśmy to właśnie na tą dużą plażę, to się nazywa Stara Plaża, więc ten old school się zrobił duży, fajny, old school na starej plaży, dokładnie. Czyli będę go zamykał, to fajnie. Tak, zapraszam serdecznie, no tak to mi się jest. Podoba. No to idealnie. Kupię karton szampanów, żeby wszystko było dobrze. I... Słuchaj, jeden duży, żeby doleciał do ludzi. No, tak. I wracając, no i main, no to wiadomo, tak. Tu mamy całą czołówkę. Znaczy inaczej, na całym festiwalu mamy ponad 70 artystów. Mhm. I prawda jest taka, że to są wszyscy dostępni artyści. Wszyscy ci, którzy sobie nie zrobili wolnego na ten rok, to wszyscy grają na rapstacji, tak? Mhm. No i to jest podobnie na innych festiwalach. No to nie jest tak, że my jesteśmy wyjątkowi. Rzeczywiście, strefa old school to jest rzeczywiście tylko u nas, tak? Bo reszta jest zmieszana i to jest ten. Ale wyjątkowość tego miejsca to jest klimat. No byłeś, to wiesz, jakbyś zrobił, nie wiem, na Deptaku w Mielnie festiwal, tak? To jest, no teraz to byś zrobił, to by nikt nie przyszedł, bo tam same dziady stały. No, to prawda. To prawda, no ale wiesz, no miejscowość turystyczna, która idealnie się wpisała wzdłuż jeziora, wszystko się dzieje na tych plażach. Do tego mamy... Wiesz, no, miejscówka jest typowo letnia, więc tak, możesz przyjechać wcześniej, tak? Jest w cholerę ludzi, którzy przyjeżdżają już w poniedziałek i sobie chodzą między nami, bo my nie zamykamy festiwalu. To nie jest tak, że wiesz, jest budowa, kartka, nie ma wejścia. A. Tylko ludzie sobie chodzą, widzą, jak to się buduje. Knajpy są czynne, więc można pójść sobie na chillout. Jest bardzo dobra smażalnia ryb tam, polecam. Kluby grają, więc wiesz, jest co robić. Na wodzie są wszystkie wynalazki do pływania, więc chcesz rowerek, to pływasz rowerkiem, żaglówka, nie, motorówka, cokolwiek, tak? Więc to są fajne rzeczy. Możesz przyjechać wcześniej, zostać dłużej. Pasuje, nie? No. Zgadza się. No i jeszcze jedno, bo to sorry, bo już masz, widzę, całą listę. Nie mam właśnie. Jesteśmy chyba jednym z nielicznych festiwali, który jest praktycznie otwarty całą dobę, bo zamykamy tylko na kilka godzin na sprzątanie i naprzód, tak? O tej 10:00 już fruwa festiwal, więc ludzie są, wiesz, od rana czynni, a nie, że musisz czekać do 16:00, aż ci otworzą bramę. Tak? Są to prawda, od rana czynni. Raz u nas pod domkiem, który tam mamy, zrobili sobie pole namiotowe i jak my buziliśmy się,
to oni dopiero szli spać wtedy. Maciek, to skandaliczna sytuacja, naprawdę. Ale nie chodzi o to, że... Ale kto był w takim razie na festiwalu? Oni czy ty? Bo nie słuchaj, wiem, no. Chodzi o to, że padał deszcz wtedy i oni mieli taką... No, a w stacji nie pada nigdy drzew. No właśnie, deszcz, mówię. Wtedy właśnie padał i oni z toreb z Ikei robili sobie namiot. Naprawdę, cieli te torby. A wy sobie robicie z toreb, ale nie z Ikei. Tak. Nie, oni mają domek, mają... To mają dobrze zadać. Dokładnie, dobrze, to jeszcze raz tylko słuchaj, przypomnę... inaczej na koniec, że... powiedz, bo czasami jest tak na festiwalach... Że tylko to jest. Właśnie dwie podwójne, i to jest właśnie to, dwie podwójne. Czy były jakieś takie akcje typu zaręczyny na scenie w Sławie, a potem. Tak. Czy Sława ma już swoje dzieci? Tego nie wiem. Myślę, no, na pewno ma jakieś. Rapstacja to już duża szansa. To cztery, no tak, 4 lata. No właśnie. Jak najbardziej. No, no właśnie. Więc jeżeli ty z partnerką chciałbyś począć dzidziusie na przykład na tym festiwalu, to jest taka szansa. Na polu szansa. Namiotowym, tak. Na polu namiotowym. A potem szybko, wiesz. Z dziurawym materacem. A potem szybko do farmaceuty, wiadomo po co. Dobra, ale... Siódma dziusia, to jaki farmaceuta? Co trzeba zrobić, żeby wygrać to? No trzeba napisać, dlaczego chcecie pojechać na rapstację i wtedy... Ale gdzie to napisać? Wam. Na maila? Na maila 700@kanał0.pl. Tam piszecie tego maila, wrzucacie te informacje i są 4 wejściówki bezpłatne. I one są normalnie legitne, mordy, to działa, to nie jest... Ja gwarantuję, tak. Karnet VIP, więc no. Pewnie się spotkamy. Ja przypomnę tylko Old School, 19 w sobotę. Drugi weekend lipca. A ja przypomnę Old School, New School, ten sam ból. Tak jest. Dobrze. Widzimy się w Sławie. To był Waldi, dziękujemy bardzo. Teraz krótki przerywnik filmowy i nasz kolejny gość. Wam brakuje uwagi rodziców? Czasami tak. A czy moglibyście teraz powiedzieć takim otwartym tekstem do waszych rodziców coś od was, żeby oni zrozumieli, może oni tego nie wiedzą, co jest dla was ważne i czego wy od nich oczekujecie i czego potrzebujecie? Jeśli w ogóle jakiś dorosły, do którego to trafi, to obejrzy, to myślę, że najgorszym problemem dzieci, największy ból psychiczny u nich to wywołuje, jak rodzice się kłócą i na przykład przeklinają do siebie, jakby zaraz mieli się rozstać, jakby to był koniec, bo chciałabym, żeby wszyscy rodzice to wiedzieli. Tymi słowami możecie ranić siebie. Nie mam nic przeciwko, żebyście do siebie przeklinali, to wasze sprawy, ale wy ranicie też tym mnie. I myślę, że pozostałe dzieci też. Bardzo ci za te słowa dziękuję. Bo to są słowa do wszystkich rodziców. Nie chodzi o twoich rodziców, tylko o wszystkich rodziców. Co wy o tym myślicie? No to prawda. Prawda? Macie jakieś swoje apele do wszystkich rodziców tego świata? Bo wiecie, rodzice dawno temu byli dziećmi. I mogą nie do końca rozumieć, w jaki sposób wy myślicie. Moja siostra miała taką koleżankę na obozie. I dostała maila chyba tam od mamy, czy tam mama do niej zadzwoniła, albo tata, że rodzice się rozstali. Wtedy, kiedy córka była na obozie. No i mam prośbę do wszystkich rodziców, żeby ci wszyscy rodzice nie ukrywali przed dziećmi tego, że po prostu, to jest moje słowo i błagam, żebyście je wysłuchali, żeby ci rodzice nie robili tak, że oni udają, że się kochają i rodzą dziecko po to, żeby to dziecko okłamać, jak ono wyjechało na obóz, żeby się rozstać. Błagam was, proszę was, żebyście tak nie robili, żebyście nie krzywdzili dzieci specjalnie, bo to boli. Też was kiedyś krzywdzili ludzie? Ja nie lubię, kiedy rodzice mnie krzywdzą, a czym bardziej rodzice mnie jeszcze nie skrzywdzili i chcę tej wersji się trzymać. Jak już naprawdę chcecie się rozstać, to nie kłamcie, patrząc nam w oczy. Powiedzcie to od razu, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby to do nas dotarło. Kłamstwo jest najgorszą rzeczą, jaką w tej sytuacji możecie zrobić. Wróciliśmy po krótkiej przerwie. Jak wiadomo,
żeby na początku jest się dzieckiem, a potem się je dużo rzeczy i się dorasta i jest się już dużym wtedy dzieckiem bardzo często i my wam to duże dziecko pozwalamy odkryć w sobie dzięki dietom brokuła, proszę bardzo. Tutaj są, wjechały na nasz stół. Jeżeli zjesz je wszystkie, Jacek, to urośniesz. Poczekaj, ale skoro ja odkryłem sobie duże dziecko zanim wjechała dieta brokuła, to teraz... To teraz będzie bardzo duże dziecko. Benjamin Button będzie? Dokładnie tak. 0,15 z naszym kodem. Będziecie mieli 15% upustu, jeżeli chodzi właśnie o te diety. A z nami jest Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. A pani Katarzyna jest z nami z okazji światowego, uwaga, Dnia Radia. Światowy Dzień Radia. Światowy Dzień Radia. Katarzyna Stoparczyk, Radiowa Trójka, z wykształcenia muzyk, instrumentalista, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dokładnie. I jest współtwórczynią międzynarodowego projektu Dajcie Nam Głos, Kasia Stoparczyk i dzieci. Kasiu Stoparczyk, czy radio jest jeszcze radiem takim, jak kojarzymy radio? Radio jest miłością, radio jest teatrem wyobraźni. No właśnie, ale jak ma być teatrem wyobraźni, kiedy... Ja słuchałem kiedyś bardzo dużo radia, naprawdę. Mm-hmm. I w samochodzie, i w domu zwłaszcza. Teraz już trochę od tego... Grałeś w lato z radiem? Nie słuchałem akurat, nie słuchałem zbytnio Trójki i rozgłośni państwowych. Znaczy potem słuchałem Polskiej Radio 24 w ostatnich latach, ale to z innych powodów. Tak. Mm-hmm. Ale wtedy już mogłem sobie zwizualizować, o co chodzi. Tak. A kiedy zaczynałem słuchać, nie było możliwości oglądania transmisji z radia w internecie, więc jak Waldemar Dziak w Tok FM codziennie o 7 rano mnie budził, to ja miałem, moja głowa sobie wyobrażała faceta, którego potem zobaczyłem i cały ten mit runął. Prysu. Rozumiecie, ja sobie wyobrażałem to przez lata gościa. Też widziałem ludzi z tak samo radia. Jak z Radiem Maryja, z którego słuchałem, no wiadomo, wiedziałem jak wygląda Ojciec Rydzyk, ale... Inni bracia w dziełach powstałych. Ale masz rację, słuchaj. Bo ja sobie wyobrażałem tych ludzi. Wiecie, jak lektora sobie wyobrażasz, nagle zobaczyłeś Tomasza Knapika. Ale słuchaj, to jest taki numer, że na przykład stoisz w kolejce, robisz jakieś zakupy i ktoś stoi za tobą. I słyszysz głos. Czy pani jest Kasią Stoparczyk? Ja mówię, wow. A pani nie jest niską brunetką? No wiesz, właśnie, i ten teatr wyobraźni działa. To jest niesamowite, że ty siedzisz w tej kajutce, jak dzieci mówią, w tej maleńkiej, i tworzysz tam, ja bardzo często w radiu pracuję z dziećmi, tam kamera by się przydała często, bo to, co one wyprawiają, to sztos. Natomiast jak sobie wyobrażę, że po drugiej stronie jest człowiek, który stwarza sobie nas na nowo w głowie i ma do dyspozycji tylko nasz głos, a nasz głos bardzo dużo o nas ludziach mówi. Słuchajcie, to jest magia, to jest total. Dzisiaj każdego dnia 18 milionów 600 odbiorców włącza radio. Dzisiaj w Polsce, tak. Dzisiaj, dzisiaj każdego dnia ludzie 4 godziny dziennie słuchają radia. Co to znaczy? Że magia radia ma się dobrze. Ja pracuję w radiu od 1820 roku. Kocham to radio na maksa, ale nigdy w życiu do mojego programu z dziećmi nie wprowadziłam kamer. Było tyle propozycji, było, pani Kasiu, no, może? Ja mówię, nie, być, ja rozumiem, niech to będzie teatr wyobraźni. Są audycje, czy jakieś sytuacje, które, pokażmy, jak to wygląda od kuchni, ale właśnie powinno to być ograniczone. No bo ale to, wiesz co? Tak, to prawda. Ideę, ale z drugiej strony żyjemy w kulturze obrazkowej. Proszę zobaczyć, młodym ludziom, dzieciakom śmigają te ilustracje cały czas. Oni są przyzwyczajeni do tego, że się ma dziać, że to jest takie bardzo rozedrgane wszystko. Mm-hmm. Jak tu zatrzymasz? Jest, no, jeżeli jest... W 15-sekundowej w 15-sekundowym filmie tyle informacji nałożonych, ile chociażby, nie wiem, w 10-15-minutowej audycji, no to rzeczywiście może to zryć beret, że tak powiem. No oczywiście, że to ryje beret. Ludzie zobaczyli na przykład, jak, nie wiem, w Jezioranach jest na żywo realizowane, czy tam Matysiakowie, co się nazywało? No jakoś tak. Rodzina Matysiaków. No, wiesz, tak. I te wszystkie efekty robione tą falistą tego wiatru i tak dalej. Człowiek tego słucha, sobie wyobrażał to wszystko. Ale to jest, to jeszcze jest lepiej, bo masz miskę z wodą na przykład i realizujesz słuchowisko pod tytułem, nie wiem, Miłość nad oceanem i machasz tą dłonią. No więc właśnie. A potem odbiorca naprawdę sobie to wyobraża. I no to tak, to... ale gdy odbiorca zobaczy, to jego czar może prysnąć. Wiecie, co to chodzi. Jak ta woda z miski. Tak, i jakby ja uważam, że naprawdę powinna być jakaś
ograniczenie tej dostępności wizji radia. Bo to, ja też tak uważam, zgadzam się z tobą absolutnie. Wczoraj prowadziłam Klub Trójki w Radiowej Trójce. Temat był bardzo trudny, bo tak się akurat składa, że wychowankowie Zagadkowej Niedzieli, jak powiedziałam, od dawna ją prowadzę, teraz przychodzą i są to często dzieci po próbach samobójczych niestety. W związku z czym wczoraj rozmawialiśmy ze specjalistami genialnymi właśnie o tym, co dzieje się w przestrzeni publicznej, co jest tak przerażające. I wiecie, i sam fakt, że jest ta intymność, jest to przydymione światełko, że no, patrzymy sobie w oczy i ludzie dzwonią. Potrafią się wtedy otworzyć i ludzie, tak, i ludzie, którzy dzwonią oczywiście, to też czują się tak, jak by z nami tam byli, siedzieli, byli w jednej historii. W telewizji dużo trudniej jest to uzyskać i no, dużo trudniej jest też przez to, że ten bezpośredni przekaz tak łatwo nie dotrze, bo mamy tak, kawałek urody, mamy kawałek, no, nie wiem, obrazka, który odwraca uwagę od meritum sprawy. To są zupełnie inne narzędzia. To tak samo jest, jak politycy są na wywiadach, nie? Jak no, Mazurka czy coś, to mi się wydaje, że taki polityk, który ma świadomość, że kamera go obserwuje i znaczy ludzie go widzą, jest też inaczej się bardziej, zachowuje. Nie? Tak, 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 tak. Gra. Tak. A kiedy nie ma tej kamery, to wiecie, to jest ten efekt, że jak Borys Budka to siedział w marynarce, reszty już nie miał tak, garnituru, tak? A to on tam co może siedzieć, polityk, którego głos znasz i on mówi tam swoje semi-poważne rzeczy, może mówić, ale jest w dresie, załóżmy, tak? A tu już on musi się, on ma świadomość, że ale jest obserwowany polega... i na pewno to wpływa na to, co mówił. Na ludzie, tym polega też w tej siła podcastów, no, też mi się tak, tak, tak wydaje. Ale właśnie, czy podcast, czy audycja? Tak, ale podcast, wiesz co, wpuszcza cię do tego intymnego świata tych osób, ich przemyśleń, ich głowy tak troszeczkę. Tak. I też możesz sobie ich wizualizować. Owszem, oczywiście mamy podcasty w tej chwili też najczęściej nagrywane na YouTube'a, żeby trafiały, ale są też takie, nie wiem, Okuniewska chociażby ma te, jasne, taki i on jest podcast, świetny też. Właśnie, że nie widzisz jej, nie wiesz, co tak ona dużo robi. Tak kryminalnych jest zrobionych. Jest ta intymność, też, no, a to są świetne podcasty. Ja bardzo, bardzo lubię tego bardzo słuchać, ale ja słucham bez wizji. No, i no tak, nawet jak jest, ale to właśnie wizją, cały czas się zgadzamy. Wyciemniam komputer i sobie słucham tego po prostu. Ale wiecie co? Powiedzieliście o bardzo ważnej sprawie. Powiedzieliście o najważniejszej sprawie, o prawdzie, o tym, że ten polityk przysłowiowy, który siedzi w studiu i ma świadomość kamery, on gra. Ja pamiętam, jak zaczęłam pracować w mediach z dziećmi, to bardzo szybko, niesamowicie przylgnęłam do tych dzieci. Byłam z ich piaskownicy. Okazało się, że mam ich DNA. Dlaczego? Dlatego, że tam była czysta prawda. Tam po prostu nie było żadnych masek. I w momencie, kiedy jako muzyk instrumentalista trafiłam do telewizji, żeby rozmawiać z dorosłymi osobami, miałam tego dosyć bardzo szybko. Pomyślałam, kurczę, jedna na 15 osób jest w stanie pokazać prawdę o sobie. Reszta zakłada maski, bo w ten sposób właśnie. A propos polityków. Dziecko powiedziało mi na przykład tak. Polityk jest odważny, bo się nie boi tego, co robi. I no, to są takie wypowiedzi z audycji Dzieci wiedzą lepiej, albo na przykład, że dziecko rodzi się dzięki uprzejmości taty. I to są fenomenalne takie strzały dziecięce, bo dziecko w swojej głowie układa sobie to w ten sposób, że coś powie mama, coś powie tata, ktoś coś powie w telewizji, ale jeszcze filtruje to przez siebie i to, to świeże spojrzenie na te słowa, na ten świat powoduje, że jest genialnym interlokutorem, genialnym rozmówcą. I pamiętam za każdym razem, jak wychodziłam z tego przedszkola i trafiałam do dorosłego świata, to prędzej czy później tęskniłam za tym przedszkolem i stąd też narodził się projekt Dajcie nam głos, Kasia Stopaczek i dzieci, który jest teraz kanałem YouTube'owym, gdzie dzieciaki przychodzą, rozmawiają i są bardzo zaskoczone, że one mogą mówić to, co chcą, że tam wszystko jest dla nich. Wychodzą takie wyprostowane, bo załatwiają ważne sprawy tego świata. I jak słyszeliście przed chwilą, jak dziewczynka pięknie wypowiadała się na temat rodziców. To jest bolesne z jednej strony, ale z drugiej strony prawdziwe. Bo nie no, jest mocne, nie ale wzruszające. No właśnie, to dzieci są prawdziwe. No. I właśnie teraz chcielibyśmy pokazać takie prawdziwe dzieci, bo mamy tutaj dzieci oceniające. Ale proszę z szacunkiem, dlatego że zaraz wystąpi pan prezydent. Dobrze. O nie, to z wielkim szacunkiem. A to nasz prezydent? Kim ty jesteś? Jestem prezydentem polskim. Kim ty jesteś? Prezydentem Polski. Tak naprawdę to jestem Slowakiem. A dlaczego mówisz, że jesteś prezydentem Polski? No bo ja umiem walczyć i wszystko robić. Okej. Okay. Jesteś ważną osobą? A skąd wiesz, że jesteś ważną osobą? No bo wszystko zdaje się na mnie, że ja jestem bardzo, bardzo, bardzo prezydentem Polski. Mm-hmm.
A co to znaczy być prezydentem? Jestem pierwszym prezydentem Polski. A wytłumacz? Rodzi się drugi prezydent Polski, taki jak ja. A skąd wiesz, że ty jesteś prezydentem Polski? No bo ja umiem wszystko robić. Mhm. Jesteś wyjątkowy. Skąd się biorą tacy wyjątkowi ludzie jak ty? No bo ja jestem bardzo, bardzo jasny. Co to znaczy? Że człowiek ma odblaski. Ty masz odblaski? Tak. A to jest chyba jakaś kwestia reinkarnacji. A czy ty masz odblaski? Nie, bo brzmiało to jak jakaś trochę Kasia Nast, nie? Takie duchowe, takie wręcz... Słuchajcie, trzylatka. No. I to jest total, to jest sztos. Uwolnienie tak. swojego ducha. Siedzę sobie, czekam na gościa, tak? Tak jak wy czekacie na swoich gości. Może nagle będziemy dzieci zapraszać teraz takie małe. Może. Nagle, słuchajcie, przychodzi taki trzyletni człowiek. Trzy lata miał na to, żeby nauczyć się jednego z najtrudniejszych języków tego świata, jakim jest język polski. Trzy lata miał na to, żeby nauczyć się liczyć do 10. Ja mu wierzę na przykład, nie? Ja mówię, że... Ale on to mówi, on to mówi z taką wiarą, jak Max Kolonko. Ale zdecydowanie, on jest prawdziwy. Tak jak, Max Kolonko jest prawdziwy. Zwykle w wyborach, teraz wybieramy tak, że wybieramy mniejsze zło, tak tutaj nie byłoby wybierania mniejszego zła, tylko po prostu wybór jest jasny. Ale wiecie, jak to wyglądało? To wyglądało tak, że ja siedziałam przy stole na scenie, zaczynamy program Dajcie nam głos i wchodzi gość, tylko że ja go nie widzę. Są rzędy krzeseł, tak się rozglądam, gdzie jest mój interlokutor, nie ma go. Patrzę na zegarek. To mały interlokutorek. Nie puść, tak? Tak, na serio patrzy mi w oczy, z pełną baterią. On wie, po co tam przyszedł. Ale wiecie, on jest bardzo jasny. Z czego najbardziej się cieszę, że takie małe dziecko, które jest też ADHD-owcem, jak mama powiedziała, jest w stanie wysiedzieć tyle na jednej pupie, jak dzieci mówią, jest w stanie wejść w taką narrację. I to, co ty zauważyłeś, słuchaj, to jest mega ważne, że ja też pomyślałam, że to jest jakaś, kurde, inkarnacja. Że to jest niemożliwe, żeby taki mały gość miał takie mądre przemyślenia. A ma, po prostu. Kurczę, to nie jest tak, że to radio, jeszcze wrócę do samej idei radia, to radio... było kiedyś, kiedy, no tak naprawdę 100 lat temu, wybuchało na cały świat. Było internetem ówczesnym dla świata, no wtedy no, była prasa pisana. Tak. I zakładam, że jak radio się pojawiło, no to było traktowane jak internet, nie? Trochę tak. Czego przykładem może być ta audycja Wojna Światów. Mm-hmm. Orsona Wellesa, którą jak wyemitowano, to ludzie nie wierzyli, znaczy nie brali pod uwagę, że to w ogóle jest udawane. Tak. Nie myśleli, że naprawdę mamy inwazję kosmitów. Nie, to nie był Orson Welles, to był chyba A.G. Wells. George Wells. Wells, na pewno. Tak. No ale wiecie, o co chodzi, to, tak. Jak to działało na ludzi. Ale wiesz, dlaczego cię też działało? Dlatego, że ty czułeś się bohaterem tego. Bo człowiek, który odbiera w taki intymny sposób percepcję osoby, która jest w studiu, czuje się współtwórcą tego. Teraz nas ludzie oglądają i oni wiedzą, że oglądają, my coś tu współtworzymy, to jest nasze. A radio zaprasza poprzez tę intymność, po prostu ty współtworzysz to, albo tobie się wydaje. No tak, ale takim dzieciom na przykład to nie jest potrzebne, prawda? Radio? Znaczy nie, chodzi mi o to, że dzieciom nie jest potrzebne zaproszenie do intymności, bo one mają tę intymność właśnie taką, czy telewizyjną, czy radiową, potrafią wyrzucić z siebie niezależnie w jakim medium. Wiesz, co one mają? One patrzą ci w oczy i masz 100% kontaktu z prawdziwym człowiekiem. One nie zakładają masek też dlatego, że jeszcze nie potrafią, bo nie potrafią myśleć abstrakcyjnie. Natomiast to jest taki strzał, że nic więcej się nie liczy. Ponieważ są kinestetykami, to trwa chwilę, one zaraz uciekają, bo rozwijają się przez ruch. Natomiast ten moment, kiedy patrzą ci w oczy, dla mnie to jest taki moment, jakbym obcowała, nie wiem, z mistrzem zen, z buddyjskim mnichem, z kimś, kto jest duchowo bardzo głęboko rozwinięty. To jest czysta prawda. I to jest uzależniające też. Jak zaczęłam pracować z dziećmi, potem różne rzeczy robiłam, pracowałam z dorosłymi osobami, to tak jak wspomniałam, za tymi dziećmi zawsze tęskniłam, bo tęskniłam za prawdą. A tej prawdy w naszym świecie dzisiaj jest tak mało, a ona jest najcenniejsza. Bo zaczynałaś też, znaczy, może nie zaczynałaś, ale robiłaś taki program, który się nazywał Duże Dzieci z Wojtkiem Bonem, prawda? Tak, to było tak, że zadzwonił reżyser Kumański i mówi, proszę pani w Radiowej Trójce robi taki program, dzieci wiedzą lepiej, a ja chciałbym taki program zrobić w telewizji. Mówi, proszę pana, to się nie da.
On mówi, dlaczego się nie da? Bo radio... Bo telewizja kłamie. To jest, bo radio to jest radio, bo radio to jest intymność. Trzeba to przenieść na grunt tego narzędzia. No i rzeczywiście pisałam pierwsze scenariusze, robiliśmy ten program. A i był niezły ciąg dalszy. Po latach, zadzwoniła do mnie pani redaktor, udzielałam wywiadu i zapytała mnie, czy chciałabym po latach wrócić do tej historii z dużymi dziećmi. Ja powiedziałam, że absolutnie nie, bo też wiem, jak to było robione, w jaki sposób. Natomiast jeżeli miałabym to na swoich warunkach i zasadach, powiedziałam to, słuchajcie, pomyślałam, jaka jestem bezczelna. Teraz nikt mnie nie zaprosi do współpracy. Trudno. Radio kocham, będzie radio. Następnego dnia zadzwonił pan producent Szansy na Sukces, który nazywa się Janusz Jonasz Tołopiło. Pozdrawiam, fenomenalny gość. I powiedział, pani Kasia, już od kilkunastu lat myślę, jak tu z panią pracować. To jak pani taką deklarację złożyła, róbmy to na pani zasadach. Słuchajcie, i dajcie nam głos. Polega na tym, że jest psycholog na planie, nie podajemy nazwisk dzieci, imion też chyba, że się zapomnę, nie ma making-offów. Zawsze jak idę do telewizji z tymi programami, jak zapraszają mnie na przykład redakcje, to pytają, kiedy przyjdziesz z dziećmi? Ja mówię, nigdy. Dlatego, że to nie chodzi o to, żeby z dzieci na siłę robić gwiazdy i szkodzić im w ten sposób, tylko chodzi o to, żeby promować tę niezwykłą mądrość dziecięcą, bo dziecko jest fenomenem i dziecko jest najlepszym człowiekiem tego świata. Bo my mamy właśnie dzisiaj, żeby było śmiesznie, oprócz tego, że jest Dzień Radia, to wyczytałem sobie w kalendarium, że w 1938 roku Jackie Coogan pozwał swoich rodziców za to, że w 1938 oczywiście, za to, że zniszczyli mu dzieciństwo, biorąc go od najmłodszych lat do filmów Charlie'ego Chaplina, bo on był tym brzdącem takim, tym, i to jest, od tego się wziął właśnie case Coogana, to się nazywa. Żyjemy w tej chwili w dobie takiego absolutnego szarentingu i to jest dosyć duży problem w tym momencie. Mamy influencerów, którzy spieniężają swoje dzieci. No, cyberprzemoc to jest po prostu. No właśnie. Trudno inaczej nazwać. Spieniężają swoje dzieci, to naprawdę źle brzmi. Tak, no, ale spieniężają, no, ale to tak jest, no, że po prostu traktują bycie w ciąży, traktują później sam poród, w ogóle wszystko, po to, żeby pokazywać to jako content. I to nie na zasadzie, że hej, chcę was na chwilę zaprosić do mojego prywatnego świata, tylko w całości wejdźcie dosłownie w mój prywatny świat, który wam pokażę, to jest moje dziecko i tak dalej. Nie? I ja rozumiem oczywiście, że jeżeli ktoś coś robi w sieci i tak dalej, pokazuje swoje dziecko, czy też to dziecko w jego produkcjach gdzieś tam występuje. Tylko, że są tacy influencerzy, którzy robią tylko. Są granice, nie? Tak, i tu nie ma żadnej granicy. I teraz pytanie potem mam właśnie takie. Że dziecko mu dorasta. I teraz mam właśnie pytanie dotyczące tych dużych dzieci. Czy to nie było też trochę tak, że tamte dzieciaki zostały ograbione trochę z tej prywatności? Wiecie co? W momencie, kiedy dzieci zaczęły grać, wymądrzać się. Ja nie wiedziałam o wielu sprawach, które działy się gdzieś tam poza mną, bo były też w pewien sposób nagradzane. Te dzieci, które więcej mówiły. Moim zdaniem to jest kuriozalna sprawa i nigdy nie powinna być miejsca. I kiedy ja zaczęłam zauważać to, że te dzieci, niektóre są promowane, to bardzo źle robiło i tym dzieciom, i bardzo źle robiło całej grupie dzieci, bo każde dziecko, ja mówię nawet to, które przyjdzie do radia i nazywa mnie dzieci radiowymi milczkami, ono ma prawo milczeć, ono ma prawo gadać, ono ma prawo być każde, a nasz dorosły świat ma być za to odpowiedzialny. Nie ma lepszych, gorszych. My wiemy, jak wygląda nasze dorosłe życie, jaka presja jest ogromna. Jeżeli presję zrobimy małym dzieciom, to one tą presję poniosą w świat i to będzie dla nich krzywdzące. Ja nie chcę źle mówić o niczym. Doświadczyłam dużo dobra na planie tego programu. Też uczyłam się jako bardzo młoda osoba wielu spraw. Natomiast tak się moje życie poukładało, że to dziecko jest najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Jest bezbronne absolutnie i trzeba ogromnej odpowiedzialności, ogromnej mądrości, aby tym dzieckiem się zająć. I wiem, że w naszych mediach są osoby, które nigdy nie powinny pracować z dziećmi. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że nie mają tego zrozumienia fenomenu, jakim jest dziecko. Poza tym to dzieciństwo tak bardzo krótko trwa, a jest całym szkieletem naszego dorosłego życia. No zobaczcie, niektóry długo trwa. No to gratuluję w takim razie. Nie, słuchajcie, bo jeżeli... Ja jestem bardzo
z tego zadowolony. Ja nie mam zamiaru w ogóle tego ale zmienić. Ale masz bardzo dobrą energię, ty też. Ja też. W każdym razie, jak dziecko, słuchajcie, jest małe, to wszystko przecież, co przyjmuje do siebie, to potem z tego złego musi się leczyć i w życiu dorosłym najwyżej sobie tak wstawia emocjonalne protezy. Tylko to może zrobić. O, nie wstawiajcie sobie emocjonalnych protez. Nie, trzeba nieraz właśnie. Nieraz trzeba, bo jeżeli masz te braki, deficyty z dzieciństwa, tak, albo stało się coś niedobrego, to też nie jest tak, że każde dzieciństwo ma być idealne, bo nie ma takiego dzieciństwa, nie ma idealnych rodziców. Chodzi tylko o tę świadomość, że to jest bardzo delikatna materia i trzeba potrafić się z nią obchodzić. Mickiewicz o tym przecież pisał, że kto nie zaznał goryczy ni razu, ten nie zazna słodyczy w niebie. Tak, to już było w Dziadach. Na koniec jeszcze, jak rozmawiać z dziećmi w takim razie, tak jak ty rozmawiasz, bo widać, że no, dajesz im całą chyba swoją wagę, więc może to jest jakiś klucz tego wszystkiego? Ja nie wiem, jak to zabrzmi teraz, ale powiem prawdę, ja je kocham. Jest coś takiego, że one przychodzą z tą swoją taką świętą dziecięcą naiwnością, z tą taką prawdą i... Ja też dużo w sobie tego mam, szczerze mówiąc, dlatego to być może też rezonuje. Natomiast przychodzi takie dziecko i tak patrzy i opowiada i wiesz, ja w tą historię wchodzę z kopytami. Mnie nie interesuje, czy ja tak wyglądam na wizji, czy tak. Chodzi o to, żeby być razem z nim, żeby być taką podporą dla niego, żeby złapać je, kiedy się potknie, bo ma do tego prawo, albo gadać wtedy, kiedy ono nie chce rozmawiać. Myślę, że to jest na styku. To jest jakieś sprzężenie takie i dla mnie realizacja tego programu na kanale Dajcie Nam Głos jest jakimś spełnieniem marzeń. Dlatego, że wiecie, jak możecie robić, tak jak wy tutaj, coś na swoich zasadach i prawach, czujecie się sobą, czujecie się w tej historii dobrze, a to widać, że czujecie się dobrze, to wtedy macie szansę zrealizować coś bardzo, bardzo wartościowego. A mnie najbardziej na sercu leży to, żeby świat przekonał się do tego, że dziecko jest potężną wartością i że sam fenomen dziecka jest czymś absolutnie niezwykłym i że my dorośli od dzieci bardzo dużo możemy się nauczyć, a najważniejsze jest to, jak potrafimy zachować w sobie dziecko. Bo pielęgnować swoje dziecko wewnętrzne. Pamiętajcie też, że te dzieci wszystkie kiedyś dorastają i ten trzylatek za 32 lata będzie mógł faktycznie startować na urząd. Będzie prezydentem, ma wasze i może on naprawdę, wiesz, wyciągnie to podczas kampanii. Wideo tak. Podczas kampanii, powiem, zobaczcie, miałem 3 lata, już mówiłem wtedy. A wiecie, co najbardziej mnie cieszy? Konsekwentny. Najbardziej cieszy mnie to, jak wczoraj jego mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że wczoraj rozmawiali i zapytała się, czy ty miałbyś jeszcze ochotę pójść do pani Kasi porozmawiać, a mały powiedział mega. I to jest największa radość, że no dzieci czują się u siebie, po prostu. To najważniejsze. Fantastycznie. Bardzo Kasiu dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Bardzo nam miło było. I teraz krótki przerwnik filmowy i będzie to Niepoprawnik, a potem nasz ostatni, nie, właściwie przedostatni gość. To znaczy tak, małe dzieci to jest tak mniej więcej do 8, 9, nawet do 10 roku życia. Tak, później nastolatkowie to już właściwie sami potrafią się wypowiedzieć co do tego, z kim chcą przebywać. I często zdarzają się też takie wnioski dowodowe ojców, którzy wnioskują o to, żeby to dzieci zeznawały nie na okoliczność tego, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Chyba dzieci w ogóle na tą okoliczność nie mogą. Nie mogą, absolutnie, jest zakaz. Natomiast mają prawo powiedzieć, z kim chcą przebywać na stałe i na stałe chcą mieszkać, tak? A to wszystko jest oczywiście związane z alimentami. Ja uważam, że stawianie w ogóle dzieci w takich sytuacjach jest w pewnym sensie obrzydliwe. Jest obrzydliwe. Ja też uważam, że w momencie, kiedy klient prosi mnie o taki wniosek, to ja mówię zawsze, proszę się dwa razy zastanowić, tak, w jakiej sytuacji pan stawia dziecko. Jakie to będzie miało konsekwencje psychiczne dla dzieci, tak? Bo ono nie powie, czy ono chce bardziej z mamą czy z tatą. Z mojego doświadczenia wynika, że stawiane dziecko w takiej sytuacji, chyba że mamy do czynienia z patologią, powie, ja chcę być z mamą i tatą. No tak, to jest naturalne. Zanim jednak gość do studia do nas przyjdzie, to jeszcze zapraszamy na materiał, który powstał we współpracy z naszym sponsorem, czyli firmą SFD. SFD. Nasz redakcyjny kolega Johnny Jan. Johnny Jan. Powrócił na siłownię, workout, gym, po świątecznej Christmas przerwie, a właściwie Easter przerwie z ekipą SFD, czyli Radkiem Redą oraz Natalią Natalie. Zobaczcie, co tam się działo. Check this out. Check out this now. Słuchajcie, jestem po krótkiej już rozgrzewce. Wracamy po świętach z teamem SFD. Na razie jest tylko Natalia, bo Radek ciągle chyba został przy stole. Chcę bardzo zobaczyć jego formę, bo podobno robił masę.
Więc spotkamy się tutaj co tydzień, tak jak zawsze. Zobaczymy, co Natalia i Radek dla mnie przygotowali. A Radek chyba już nawet idzie. Radek! Nie, czekaj. Mamy to. Idziemy z Radkiem na trening, bo on sam chyba nie dojdzie. Ale moc widzę. Jest moc. Trenowałeś trochę. Lecimy. Teraz Natalia będzie próbowała podnieść Radka. Zobaczymy, czy się to uda, to będzie pierwsze wyzwanie w nowej serii. Będzie mi ciężko. A jak sobie podejdziesz tu, to wtedy tak, nie? Brawo. Zaczynamy trening. Ile mówiłeś? 150, 105, 115? Coś takiego. Janek noszony na rękach. Mm-hmm. To teraz będzie ktoś, kto nie nosi się, tylko śmiga, ślizga się. Idzie bokiem. Przez życie bokiem iść. To no, może być motto życiowe kogoś, albo taki tatuaż tutaj na brzuchu. Może być gotykiem. Ślizgać się przez życie chce. Zanim gość będzie w studiu, to zobaczcie film zapowiadający naszego gościa. Wiedzę tu bokiem, mordo, no. Zium, bokiem cieszył wjechał. Się pod naszą muzykę, Paweł. Dokładnie. Paweł Korpuliński, driftingowy mistrz Polski 2023, siedzi z nami tutaj. Dzień dobry. Jak dzień jest dobry być panowie, mistrzem, dzień dobry widzowie. Jak to jest być mistrzem w sporcie, którego przeciętny odbiorca sportu w ogóle nie kojarzy? Myślę, że fajnie i coraz fajniej, bo docieramy właśnie do coraz większej publiczności. Myślę, że coraz więcej ludzi jest świadomych na temat tego sportu, bo rozwijamy się. Pytam o to, bo jak ja pracowałem w TVN Turbo, robiłem program Operacja Tuning, to ja jeździłem na zawody driftingowe, które były jedne z pierwszych zawodów driftingowych w Polsce. Zgadza się. W Koszalinie na przykład na torze, nie? To świadomość ludzi, jakby jak mówiłem o tym, co, gdzie jadę i po co... O co tu chodzi? Generalnie drifting kojarzy się takiemu szaremu człowiekowi, raczej jeżeli słyszy słowo drifting, to jakieś, nie wiem, Need for Speed, palenie gumy, jakieś przestępstwa na ulicy. Szybcy i wściekli. No, szybcy i wściekli. Nie, to jest lekko zakrzywiony obraz tego sportu. Ale to jest stereotypowy obraz, który się kojarzy komuś, kto w ogóle nie rozumie tego tematu. Okay. Jak przedstawić komuś, w jaki sposób ty na przykład byś to zrobił, żeby przedstawić komuś, kto się na tym kompletnie nie zna, że to jest naprawdę świetny sport? Mhm. No, drifting jest przede wszystkim dyscypliną sportów samochodowych. To jest przede wszystkim to. Jest to dyscyplina, w której się oczywiście walczy w formule zawodów. Jest to rozgrywane... Ale jest nie w formule 1. Nie, w formule 1. Dokładnie tak. Ja, ale jeden na jeden już tak. Jeden na jeden już tak, dokładnie tak. Zresztą takim systemem są rozgrywane zawody, że jesteśmy dobierani w pary względem kwalifikacji i później jeden z danej pary awansuje do kolejnego etapu zawodów. Tak. A no, po drifting... drodze jeden drugiemu na dupie siedzi. Mniej więcej. Jeszcze później się zamieniamy miejscami. Ale ten świat się uwolnił w ostatnich latach. A za nimi, słuchaj, lata dron. No. Chciałem zauważyć, że z dronem tutaj to jest tak. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki film pokazujący, że biegną goście na chyba 100 metrów, a obok nich biegnie operator tak samo bokiem niby. Oczywiście to był udawany film, ale tak, że taki dobry operator, który jest jeszcze szybszy od nich. Jasne. Tak, jeżeli chodzi o drifting, to jest to dyscyplina sportu motorowego, która jest niesamowicie widowiskowa. Przede wszystkim łączy wiele elementów różnych innych dyscyplin w jedną całość.
jest to tak naprawdę coś, co kierowca samochodu, sportowy kierowca, wszystko, co chciałby zrobić samochodem. Czyli mamy właśnie element poślizgu, który utrzymujemy. Czyli coś, co ludzie, coś, czego nie chcą, coś, co jest niepożądane, my to wykorzystujemy i ludzie użytkujemy. Nie chcą tego i... robić, a znaczy... Dokładnie, nie tak. Chcą tego doświadczyć, A my na tym bazujemy, więc to jest to, tak to wygląda. Dodatkowo no, mamy bardzo mocne samochody, które często osiągają moce rzędu 1000 koni. No, mamy ryk silników, mamy dym z opon, coś, o czym ty wspomniałeś, czyli właśnie ten... Czyli ten... Greta Thunberg tego nie lubi. Nie pytałem o opinię, szczerze mówiąc, ale tak naprawdę, no, jak się zastanowisz nad innymi sportami motoryzacyjnymi, no, to drifting jest tą dyscypliną, która... Najmniej wykorzystuje silnik. Nie, najmniej powierzchni wykorzystuje i możesz to wszystko oglądać. Tak. No bo wiesz, rajd możesz to obejrzeć na mecie. Dokładnie. Albo na trasie. I tutaj... F1, przejeździ koło ciebie. Nic tak naprawdę... Płynnie przechodzimy do pewnych różnic między właśnie driftingiem a innymi dyscyplinami motorsportu. No tu widzisz to po prostu. Możemy, cały tor, nie? Jest, jakby piękno tego sportu polega częściowo na tym, że można zorganizować to w takich miejscach jak na przykład stadion piłkarski, żużlowy. No właśnie. Czy chociażby na przykładzie tego, co widzieliśmy w zapowiedzi Stadionu Narodowego. I wy tutaj z jednego. Nie, oczywiście jeździmy po asfalcie, który jest wylewany na potrzeby samych zawodów, okay. Czyli wylewany powiedzmy nie wiem, w środę, dziury... w czwartek, w piątek, w sobotę to się zawody, pomyśl, a w niedzielę tego asfaltu już tam nie ma. A dziury w ulicy są, i se asfalt to wylewają. No, asfalt sobie, tak. Ty dziurami jeździsz, a co się z tym asfaltem potem stało? Bo to prywatna firma, gdzie jest ten asfalt? A nie państwowa, dlatego tak jest. O. Tak, więc możemy śledzić całą rywalizację z jednego miejsca, siedząc na swoim krzesełku na takim stadionie i to jest świetne. Widzimy to od A do Z, od początku do końca, czego trudno uświadczyć w innej dyscyplinie sportu. I tutaj właśnie mi się wydaje, że tutaj łatwiej to sprzedać. Tak, nie? Zdecydowanie tak. Dlatego drifting się rozwija zeszły rok i między innymi zawody zorganizowane na Narodowym myślę, że były przełomowe, jeżeli chodzi o dotarcie do szerszego grona odbiorców tej dyscypliny i przede wszystkim no, lepsze poznanie przez wiele ludzi to, czym jest drifting. A czy pomagają w tym wszystkim popularność kanałów motoryzacyjnych, takich jak, nie wiem, Miłośnicy Czterech Kółek, jak Kickster, jak Budda chociażby, nie? Który też jednak mocno siedzi w tym... MGP Garaż. Na pewno jakby każda obecność w mediach jest, która przyczynia się do tego, że jakby no, ten sport jest poznawane przez większą liczbę ludzi. Na pewno częściowo spowodowane jest to obecnością na dużych kanałach YouTube'owych, na socialach ludzi, którzy są znani w świecie motoryzacji, jak najbardziej. Ciebie co skłoniło do driftingu? Kiedy sobie tak pomyślałeś, że chcesz latać bokiem? Czy to były właśnie jakieś Need for Speedy, czy to były... Pierwszy poślizg po zdobyciu prawej jazdy. Który się okazało, ty, potrafię. Nie, u mnie to jest bardzo długa historia. Ja zaczynałem w symulatorach samochodowych, w grach komputerowych tak naprawdę. Stamtąd się to wzięło. Jeździłem w symulatorach dużo wcześniej niż miałem prawo jazdy i jakby mogłem legalnie poruszać się samochodem po drogach. A to były takie symulatory takie z prawdziwego zdarzenia? To znaczy nazywam, tak, jest to symulator, jeżeli chodzi o sam software, tak, ale no, no nie był to symulator z jakiś nie wiadomo jak rozwinięty, po prostu była to porządna kierownica do komputera, jak na tamte lata oczywiście, bo to było 15 lat temu, jak nie więcej. No i nie była to gra jakaś taka, powiedzmy, że arkadowa, na którą można grać jakby na klawiaturze czy coś takiego, tylko była to gra bardziej rozbudowana, jeżeli chodzi o fizykę prowadzenia samochodu. Jednak te odczucia były dużo bardziej zbliżone do tego, co jest na żywo. No i to były moje pierwsze kroki. Zaczynałem właśnie na komputerze. Jeździłem bardzo dużo, wiele godzin dziennie. Aż w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym spróbować tego na żywo. Mhm. Na przykład moi rodzice byli przeciwni temu, bo powiedzieli... Moja mama powiedziała, że powinienem najpierw spróbować od kogoś taki samochód pożyczyć, czy w ogóle będę potrafił. Kupcie taki za 100 tysięcy, za 200. Tak. Nie pożyczyłem samochodu, ale zakupiłem pierwszy swój taki półamatorsko przygotowany. No i o dziwo już opanowałem dzięki symulatorom jakieś podstawy tej jazdy podstawy jazdy zgodne ze sztuką jakby driftingową. No i później jakoś to już poszło. Co to był za samochód? BMW E30. E30? Tak. No, piękny, stara BMW serii 3. A w tej chwili czym śmigasz? Aktualnie jeżdżę Nissanem 200SX S14. Mamy go, tak? Gdzieś na ekranie możemy pokazać? Czy nie? No ty nie wiesz, jak S14 wygląda? Nie, bo właśnie dostałem info, że pokażemy. Driftingowy klasyk, można powiedzieć. Morda. Dobra, to zaraz pewnie gdzieś się tam pojawi. O proszę, to on. Właśnie. Tak. Pod jakimś stadionem, zdecydowanie. Dokładnie tak. To jest tegoroczna sesja zdjęciowa naszego samochodu. Ile tam jest koni? Aktualnie 850. Mhm. Boże, ile to pali?
Dokładnie. No wiecie co? Ciężko, a zimówki jest to czy letnie? Ciężko jest to zmierzyć. To pytanie często się oczywiście przewija. Zresztą przy naszej niedawnej obecności na targach motoryzacyjnych no to pytanie często padało. I no, wiesz, w tych czasach to jest... Tak. Nie wiem, ile pali na 100 kilometrów. Takiego przelicznika no, nie mogę obliczyć, bo ten samochód... Bo kontrolki nie ma już spalania. Liczniki ale można to obliczyć jakby ilością paliwa zużywaną na taki weekend wyścigowy. No to ile? Wyglądasz jak ten samochód. Około 250 litrów. 250 na weekend idzie. Tak. 250. Tak. Czekaj, ile ja mam w baku? 60, dobra, 65. No nie zdarzało się. 200, 250, zależy jaki to jest event. Zdarzało się. Ale prześlizgać w weekend się zdarzało? Nie, zdarzało się jadąc do Francji na przykład tyle spalić. No tak. No, bo jednak trochę to kilometrów jest, a ja... Tylko tu jeszcze ciekawostka, że my nie jeździmy na zwykłej benzynie, tylko na alkoholu etylowym, na mieszance alkoholu etylowego z wyścigową benzyną. O, to Maćkowi też się zdarzyło i mi w sumie też nie jeden weekend na tej mieszance. I gdzie na to mieszance przelecieć. Gdzie to można na BP kupić? No niestety nie można. Jeździ ze swoją. Tak. Mamy paliwo beczkowane po prostu, jakby wyprodukowane przez producenta. Ono jest stricte z paliwem sportowym, które wozimy ze sobą na... Jakby się tam nalało czegokolwiek innego, to da się pojechać, czy po prostu można zatrzeć silnik? Znaczy, można... Są pewne czujniki w samochodzie, które badają zawartość alkoholu w paliwie. Jeżeli będzie go mniej, będzie to sama benzyna, to ten samochód, jeżeli jest do tego przygotowany i został do tego wystrojony wcześniej, pojedzie. Oczywiście z mniejszą mocą, ale pojedzie. No, ale nie stosujemy tego. Jasne. A wspominałeś o jeżdżeniu na symulatorach. Tak. Zaczynałeś od tego, ale teraz chyba też, kiedy nie masz możliwości jeżdżenia i kiedy nie chcesz palić 250 litrów sobie właśnie w weekend, no to symulatory są chyba takim najlepszym rozwiązaniem, tak? Tak, oczywiście. Jest to moje bardzo ważne narzędzie treningowe. Hmm. I to nawet już pomijając sam fakt tego, że jest to dużo tańsza opcja treningu, to daje mi możliwości, których nie mam przy jeździe na żywo. Na przykład, biorąc udział w pełnym cyklu Mistrzostw Europy, mamy 6 lokalizacji rozłożonej po całej Europie i są to różne tory. Nie mam możliwości zorganizowania zamkniętego, prywatnego treningu, na przykład na torze w Irlandii czy w Hiszpanii. A taką możliwość mam już w symulatorze. Więc przygotowując się do zawodów, spędzam wiele godzin w symulatorze, właśnie poznając tor, jego tajniki, próbując już w domowym zaciszu, że tak powiem, znaleźć sobie pewne miejsca, które mogą dać mi jakąś przewagę i to, żebym miał szansę wykorzystania tego ale później. W domowym zaciszu, rozumiem, ale twój hardware ewoluował od tej pierwszej kierownicy. Tak, jak najbardziej, oczywiście. Ale to nie jest jeszcze, już, czy już masz nie mam... Mobilny symulator, czy się przechyla z fotelem i tak dalej. Bez siłowników. Może nie, że jestem przeciwny temu, ale nie uważam, żeby było to niezbędne do akurat treningu driftingowego. Tutaj ważniejsza jest sama baza kierownicy, która pozwoli nam na szybkie jakby ruchy kierownicy. Ale właśnie, czy ta kierownica teraz ten sprzęt oddaje... Tak. Realizm. Tak, wiadomo, że nie jest to jeden do jeden. No ale okay. Przede wszystkim bardziej. Podstawową różnicą, której nie czujemy i trudniejszą drogą zdecydowanie jest najpierw jeździć samochodem na żywo, a później wsiąść do symulatora. To zazwyczaj zajmuje więcej czasu niż zaczynając w symulatorze, przesiadając się do auta. W każdym razie podstawowym bodźcem, którego nam brakuje w symulatorze, jest nasze odczucie. Nie czujemy przeciążeń, nie czujemy żadnych sił. Nie zmieniamy swojej pozycji. Nie czujesz, że jest bazujemy spokój, tylko nie? na wzroku, ewentualnie na słuchu. To jest to utrudnienie właśnie dla kierowców, którzy już jeżdżą na żywo, a chcieliby... A na wiarze jeździsz? Próbowałem, ale jednak uważam, że 3 monitory są lepszym rozwiązaniem. Wiesz, bo chodzi o to, że na wiarze jak sobie porobisz rzeczy, w których teoretycznie się dużo rusza, ekran, to co masz przed oczami, no to błędnik dosyć mocno wariuje. Mhm. Tak, miałem podobne odczucie próbując VR-a. Ja też jakiś roller coaster sobie tam sprawdzałem, no to roller coaster na żywo, no tak ci błędnik nie zwariuje jak przy VR-ze, bo twój mózg jest przekonany, że powinieneś być gdzieś jakieś 200-300 metrów z przodu, nie? Tak, zgadza się. Dobra, a powiedz mi, co z mentalem? Bo ostatnio spotykamy się tutaj z ludźmi, którzy jadą na przykład na Igrzyska Olimpijskie, te, które będą teraz w Paryżu. No i każdy z tych sportowców jest pod opieką jakiegoś psychologa. Czy w tym sporcie motorowym to też jest bardzo ważny aspekt? Tak, jak najbardziej. Zarówno w driftingu, jak i w każdym innym sporcie motorowym jednak ta strona mentalna jest, myślę, że kluczową stroną i kluczowym elementem, którego absolutnie nie można pomijać w takim przygotowaniu i w treningu. Przede wszystkim no, ze względu na presję, z jaką się spotykamy na tych zawodach. No, jednak rywalizujemy przeciwko sobie.
patrzą na nas duże ilości ludzi. No, spuszczacie sobie powietrze z opon. Nie możemy tego robić oczywiście, ale można. Ale robimy. Czy spuszczamy sami sobie, bo im mniej ciśnienia w oponach, to też taka ciekawostka, tym więcej przyczepności, jeżeli chodzi o samochody driftingowe. Na pewno ta strona, jakby umiejętność utrzymania stresu na odpowiednim poziomie albo radzenia sobie z nim i umiejętność utrzymania pełnej koncentracji jest tutaj bardzo ważna. Mamy bardzo krótkie przejazdy, kilkukrotnie w ciągu dnia, bo tak naprawdę nasz przejazd driftingowy jeden zajmuje powiedzmy 15-20 sekund, później jest zamiana miejsc i druga część tego przejazdu i to już jest tak naprawdę koniec i mamy jakąś przerwę, więc musimy posiąść umiejętność utrzymania pełnego stanu skupienia wielokrotnie w ciągu dnia zawodów na krótki czas. To jest coś odmiennego na przykład dla kierowców rajdowych, którzy mają 15, 20, 30 minutowy odcinek, gdzie muszą utrzymać to skupienie ciągiem. Tak? Tak samo inaczej jest w przypadku wyścigów płaskich, gdzie mamy ileś okrążeń do zrobienia. Tutaj mamy podobnie zresztą na przykładzie golfistów, którzy są świetnie przygotowani pod względem psychologicznym i mentalnym. Mhm. Mają wiele dołków, którzy muszą... Ci, co jeżdżą golfami, o tych mówisz. Mają wiele dołków na polu, gdzie muszą ten pełny stan skupienia utrzymać wielokrotnie w ciągu dnia. Jest, no dobra, doszliśmy do tematu, który jest bardzo istotny. Pytanie. Jak wygląda kwestia dopingu? Bo rozumiesz, w sporcie, jak przywołany wcześniej Robert Karaś, gdzie masz swoją wydajność podwyższyć jakimś środkiem, tak. To jest, no to nie jest okej, ale tutaj wiesz... W driftingu, gdzie masz mieć skupienie, na pewno są jakieś środki, które mogą to polepszyć i teraz kwestia, czy ktoś doszukuje się tych środków nie słyszałem u zawodników. Takiej, nie słyszałem, no bo tutaj można oszukać moim zdaniem, nie? No, tak na to patrząc, to owszem, nie spotkałem się z taką sytuacją, nie słyszałem nawet. Myślę, że częściej tutaj jednak jeżeli coś przewija się i jest to coś niezgodnego z regulaminem, czy jakby jakimś pewnym szóstwem, są to jednak sprawy techniczne. No wiesz, no, ale ludzie jakieś, nie do końca świadomie jakieś jakby środki uspokajające, czy coś i wzmagające koncentrację. Może ktoś tam, wiesz, se strzela i tam te parę sekund urwie, plus, nie? Nic mi o tym nie wiadomo w każdym razie, ale no, rzeczywiście... Każdy mówi, że nie wiadomo, a potem dwa dni nie śpią, nie? Ale rzeczywiście... No, jak 250 litrów... Jak piloci Luftwaffe. No tak. Jest to na pewno jakiś zakres, gdzie rzeczywiście można by pokusić się o takie... Czyli polskie firmy farmaceutyczne mają już tutaj pełne pole do popisu, można by coś... A wspomniałeś wcześniej o tym, o tuningowaniu tych samochodów. Tak. W sensie, że czasami, no, że tutaj są pewne aspekty, że ktoś coś nielegalnie na przykład zrobi albo nie będąc świadomym pewnych rzeczy. I ty też się tym zajmujesz. Znaczy nie mówię, że tym złym procederem, tylko zajmujesz się generalnie tuningiem, prawda? Tak, tak, tak. Czy to jest taka sama radość, kiedy coś odpicowujesz, kiedy robisz coś z samochodem, jak lecenie bokiem po torze? Nie, no jednak latanie bokiem po torze myślę, że sprawia więcej radości, a tym bardziej osiąganie jakichś dobrych wyników. Ale jakby nie patrzeć, no to czym zajmuję się na co dzień, czyli przygotowanie samochodów do motorsportu, przede wszystkim właśnie driftingowych, no też sprawia mi bardzo dużą frajdę. Jest to coś, co bardzo lubię i się w tym spełniam, więc jakby obie te działalności, którymi się zajmuję, mocno są ze sobą związane, tak czy inaczej. No jakby, bo wszystko, co robię na co dzień, zarówno ta działalność sportowa, jak i zawodowa, no kręci się wokół samochodu. Przede wszystkim i driftingu, i tego sportu. A co oznacza, że można tam właśnie coś teoretycznie nielegalnego zrobić w tych samochodach? One muszą przejść jakąś konkretną kategorię. Przegląd na stacji obsługi muszą przejść. Polega to na tym, że każda seria, w której zawodnik decyduje się brać udział, na przykład driftingowe Mistrzostwa Polski, czy driftingowe Mistrzostwa Europy, posiada własny regulamin. Regulamin techniczny, regulamin ogólny. Samochody muszą spełniać wszystkie wymogi zawarte w regulaminie technicznym, a od weryfikacji tego, czy faktycznie tak jest, przechodzi jakby specjalne badanie. Badanie bezpieczeństwa to na każdej rundzie, a takie bardziej zasadnicze, poruszające kwestie zgodności jakby użytych części z regulaminem i tak dalej, i tak dalej. Na pierwszych zawodach albo na testach przedsezonowych. Czyli taki samochód musi być zgodny z regulaminem, no praktycznie w każdym calu, jakby nie ma tam żadnych ustępstw. Jeżeli taki samochód nie będzie zgodny, no to nie może zostać dyskwalifikowany lub niedopuszczony do zawodów. Są konkretne wytyczne, jak te samochody mają być zbudowane. Powiedz na koniec, jak przedstawiają się polscy zawodnicy na tle reszty świata? I twoje następne ruchy. Na tle polskich zawodników. Myślę, że jeżeli chodzi o polskich zawodników, to nieskromnie mówiąc, uważam, że Polacy są w czołówce.
myślę, że jesteśmy naprawdę wysoko na takim tle europejskim, jak i nawet światowym. Ale za Japończykami jeszcze. Zależy, jak na to patrzeć, bo mamy... Zależy, czy patrzysz na Tokio Drift, klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. W zeszłym roku jeździł jeden Japończyk i był niżej niż na przykład najwyżej sklasyfikowany Polak. No, to już Polska jest potęgą. Japonia jest drugą Polską, a nie Polska drugą jakie Japonią. Jakie AE86 Hachiroku? Polomes. Karo Atu. Tak. Karo Atu, no tak, Hachiroku. Drifting wbrew pozorom też jest ogólnym stylem i jakby pewnym... Stylem życia. Tak, stylem życia jest pewien podział, jeżeli chodzi o drifting zawodowy, profesjonalny, tak jak w moim przypadku, a drifting też dla wielu osób jest po prostu swojego rodzaju zajawką, czymś, co jakby buduje duże społeczności, łączy ludzi. Więc widać tutaj, czasami na rądku. I taki, no tego akurat nie popieramy, więc może nie poruszajmy tego tematu, ale jeżeli tutaj jakby... Ale warto mówić, że nie są to drifterzy. No, nie są to drifterzy, dokładnie. Narażając innych, to jest głupota. Dokładnie tak. Nawiązując do Japonii, Japończyków, tam jakby bardzo rozwinięta właśnie jest taka scena stylowego driftingu, który jakby nie jest stricte związany z tym profesjonalnym driftingiem w zawodach. Ale na pewno był inspiracją ten drifting. Tak, jak najbardziej. Oczywiście. Zresztą do dzisiaj jakby wyznacza pewne trendy, jeżeli chodzi o wygląd samochodów, czy właśnie o ten szeroko pojęty styl. A co do moich planów, odpowiadając na drugą część waszego pytania, no to w tym roku będę startował w pełnym cyklu Mistrzostw Europy i w pełnym cyklu Mistrzostw Polski. Mhm. I to są plany na co najbliższego? Na pierwsza runda Drift Masters, czyli Mistrzostw Europy w maju, 10-11 maj w Hiszpanii, w Walencji. Okay. Także to jest to, co mamy zaplanowane. Następnie driftingowe Mistrzostwa Polski, pierwsza runda. To nagrzany asfalt w maju w Walencji, to musi być gorący asfalt. Pierwszy weekend, tak. Około 30-35 stopni będzie w powietrzu. A to im cieplej jest, tym lepiej? Bo się lepiej trzymać? Do pewnego poziomu tak. Później już przegrzewamy opony i mamy mniej. No właśnie, a jaki jest próg przegrzania? Ciężko mi to powiedzieć. To też zależy, to na przykład ciekawostka ze Stadionu Narodowego, gdzie ten asfalt świeżo wylany no, miał jeszcze wysoką temperaturę, zanim do końca zastygł. I mieliśmy bardzo zmienne warunki, które tak naprawdę w ciągu dnia trwania zawodów, czyli w sobotę, jak dobrze pamiętam, no, były diametralnie inne rano do tego, co było wieczorem. Oprócz tego jeszcze dochodzi stopień nagumowania, czyli tej gumy opon, która zostanie na tym asfalcie, to też bardzo wpływa na poziom trakcji. Taki tor sztucznie stworzony, że tam na potrzeby on jest czyszczony co ileś... Tak, oczywiście jest czyszczony z resztek gumy, z jakiegoś kurzu, który tam osiadł. Zresztą no każdy to nawet... Po ilu przejazdach to już tak, tam jest... Zbiera się tę gumę, stapia ze sobą i się a Greta Thunberg robi. Już... Nie tylko te tory jakby tworzone na potrzeby zawodów na stadionach są czyszczone. Jakby zwykłe tory, które są tam na stałe, że tak powiem, tory wyścigowe też są czyszczone, żeby właśnie zapobiec zbyt dużej ilości no, niepożądanych elementów właśnie gumy, kamyków, kurzu i tak dalej. Chociaż się nie pyli, to się pyli, widzisz. Dokładnie. Ja bym chciał ustalić jednak... No. Gdzie został ten asfalt wylany finalnie? Ten, ktoś musiał go zebrać? Tak, ktoś do domu wziął do ogródka pewnie. No, jakiś tam burmistrz w gminie tam ma sobie dojazd dobrze, do sesji. Dziękujemy bardzo, Paweł. Dziękuję. Życzymy sukcesów. Powodzonka. Dziękuję bardzo. Życzymy sukcesów. Teraz krótki materiał filmowy. Tak się grało, śpiewało, dobrze powiedziałem? Nie, było grane, było śpiewane. Jak było grane? A potem sport. Hej, hej, dzień dobry. W dzisiejszym Co się grało, a co śpiewało zabiorę Was do świata muzyki. Drodzy Państwo, przed nami rok 1994. Zespół Perfect wypuszcza magiczną piosenkę, a właściwie nawet kołysankę dla nieznajomej. Poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. I choć do prawdziwej kołysanki tej piosence jest daleko, to trzeba przyznać, że wywołuje wyjątkowe emocje. Piosenkę tę z albumu Jestem skomponował nieżyjący już Andrzej Nowicki. I choć motywem przewodnim tego utworu jest miłość, to ówczesny wokalista Zbigniew Hołdys bał się używać słowa kocham. Odczarował to dopiero zastępujący go Grzegorz Markowski, którego głos słyszymy w kołysance dla nieznajomej. Tam słowo kochaj pada, nie uwierzycie, 10 razy. Ten utwór z pewnością nie powstałby, gdyby nie lider zespołu Lady Punk, Jan Borysewicz. To z pomocą jego 12-strunowej gitary zespół Perfect nagrał kołysankę dla nieznajomej. Gitara została wypożyczona po uwadze realizatora Rafała Paczkowskiego, który stwierdził, że przy użyciu tego konkretnego instrumentu kompozycja wybrzmi zdecydowanie lepiej. Co ciekawe, ta sama gitara została wykorzystana do nagrania kultowego utworu Zawsze tam, gdzie ty.
Kołysanka dla nieznajomej uzyskała aż 15 notowań na listach przebojów radiowej Trójki w ciągu 16 tygodni. Przez 12 tygodni była też w top 20. Po wielu latach od powstania tej piosenki, jej wykonania na żywo podjęła się córka wokalisty, Patrycja Markowska. Kiedy nie chcesz już śnić, cudzych marzeń. Szczerze mówiąc, trudno wybrać, która z tych wersji była bardziej wzruszająca, ale jedno jest pewne, Markowscy mają to w genach. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście obydwa te wykonania i jeśli tak, która wersja podobała Wam się bardziej. Sport, proszę Państwa, ja zjadłem trochę rzeczy od brokuła. No też. Po to, żeby mieć więcej siły, słuchajcie, żeby zajrzeć sobie do mojego laptopa, a jeżeli wy chcielibyście zajrzeć do swojego laptopa, nie to X.com przygotował promocję specjalną dla widzów kanału Zero z kodem X, myślnik.com, myślnik yoga, dostajecie 400 zł zniżki na laptop Lenovo Yoga z ekranem OLED i wytrzymałą baterią, więc będziecie mogli wtedy prowadzić taki poranek przez 2,5 godziny i bateria nie padnie. Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz, bardzo to jest ważny breaking news. No. Ser Michu ma dzisiaj urodziny. Tak? Tak. Wtedy, kiedy DJ Deszczu Strugi? Ser Michu ma dzisiaj swoje 42 urodziny. No to gratulujemy. Gratulujemy, brawo. A z nami jest Jakub Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Też masz dzisiaj urodziny? Nie mam dzisiaj urodzin, a na pewno nie 42. I po raz pierwszy z nami jesteś tutaj przy sporcie. Ale to znaczy, że jesteś dużo? Nie, no skończ. No i co ty o tym sporcie powiesz? Co ja o tym sporcie? Wielki mecz Barcelony wczoraj w 3-2. Paryżu. 3-2. Wielki mecz Lewandowskiego, mimo że nie strzelił gola. Trudno ocenić dobrze napastnika, który nie strzela gola, bo tak się wydaje, że jak drużyna zdobywa 3 bramki, no to ten napastnik musi przynajmniej być zamieszany w którąś bramkę. On ani gola, ani asystę, nic takiego nie zrobił. Natomiast był dla tych młodych chłopaków z Barcelony trochę jak taki tata. Taki przewodnik dla nich podczas tego taki spotkania. Nauczyciel baciaty. Nauczyciel baciaty, to zna od swojej drogiej małżonki. Niewdzięczną rolę miał jako napastnik, bo był trochę takim napastnikiem jak w reprezentacji Polski, czyli bardziej grał taką fałszywą dziewiątkę, schowany był, dużo roboty. Laga na lewego. Dokładnie taki pomysł taktyczny miał na ten mecz Szczawi. Lewy skupiał obrońców PSG wokół siebie, a dzięki temu skrzydłowi, czy to Rafinha, czy Lamin Yamal, mieli dużo miejsca i robili naprawdę duże zamieszanie. W pierwszej połowie to było bardzo duże zaskoczenie, jak łatwo sobie radziła Barcelona, no bo Barcelona faworytem, delikatnie mówiąc, nie była w tym spotkaniu. To raczej PSG było zdecydowanym faworytem, natomiast... Mbappé też nic nie pokazał. Mbappé nic nie pokazał. Koło 90 minuty miał swój pierwszy strzał w ogóle w tym spotkaniu, więc słabiutko. To ale lepiej... To, jak Polsce strzelił. Tak jest, rewanż wielki Lewandowskiego, bo ostatni mecz pomiędzy Lewandowskim a Mbappé to właśnie ten mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Świata. Znacznie lepiej niż Kylian Mbappé, jego brat, który był na trybunach i prowadził doping PSG. To był najlepszy występ panów Mbappé w tym wczorajszym spotkaniu. Natomiast Lewandowski, no fantastyczny mecz, oceniony na 7 przez Kataloński Sport. Wszystko tam się zgadzało, mimo że gole, tak jak powiedziałem, nie strzelił, ale przy tej pierwszej bramce bardzo nieoceniona praca, bo to on przechwycił piłkę w środku pola, skupił wokół siebie obrońców, skradł trochę przestrzeni, podał na skrzydło, to później do niego poszło podanie zwrotne. Donnarumma błąd popełnił i dzięki temu Rafinha swój pierwszy... Donnarumma to jest bramkarz, ja wiem. Brawo. Coś słyszałeś o sporcie. Coś tam wiem. Mocny macie chłopaki przekaz, nic nie kumam, macie mówić. Jeśli to jest raper taki, Donnarumma. No tak. Od Don Wasyla. Jeśli chodzi o to spotkanie, no to jeszcze wypowiedź Luisa Enrique, ale wypowiedź sprzed meczu. Luis Enrique to jest trener PSG, który jest też legendą, czy jednym z bardziej zasłużonych piłkarzy Barcelony i też trenerów Barcelony, bo z Barceloną sięgał chociażby po Ligę Mistrzów, czy 2 razy wygrał Mistrzostwo Hiszpanii. No i tenże Luis Enrique został zapytany na konferencji prasowej przed meczem o to, kto bardziej reprezentuje taki barceloński styl, czyli styl, który ma w DNA nie tylko wygrywanie, ale też
ładną piłkę, no i powiedział Luis Enrique, że nie mam wątpliwości, że to ja. To nie jest opinia, wystarczy spojrzeć na statystyki posiadania piłki, wysokiego pressingu, na zdobyte tytuły. Znajdą się tacy, którzy będą mieć odmienne zdanie, ale ja nie mam żadnych wątpliwości. No zostało to odebrane jako takie dość mocne poddymienie przed meczem. Wszyscy o tym pisali. Okazuje się, że ten Xavi, który przed chwilą był wyrzucany na taczkach z Barcelony, przyjeżdża i wyjaśnia pana Luisa Enrique. No tak. W drugim spotkaniu Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico a Borussią Dortmund, to taki mecz, którego absolutnie nikt nie oglądał, bo... Oglądali kibice Ruchu, bo mają sztamę z Atletico Madryt. O, proszę bardzo. Nie wiem, kto ma sztamę z Borussią Dortmund, ale ci kibice zapewne też. Cała reszta nie, zwłaszcza ci, którzy śledzili mecze Atletico w Lidze Mistrzów w ostatnich latach. Ono aż tak brzydko chyba nie zagrało, ale no w ostatnich latach można było mieć różne dziwne myśli, patrząc na ten antyfutbol Diego Simeone. Już w czwartej minucie sprezentowała gola Atletico Borussia Dortmund. Antyfutbol. Konkretnie panowie Godel pan Martens, zdaje się, to był... Tak, Madsen, przepraszam. Kobel i Madsen. Kobel bramkarz, Madsen. Madsen obrońca. No, Kobel źle podał do tego Madsena, zrobiło się zamieszanie, strata pod własnym polem karnym i bardzo szybki gol dla Atletico. Później gol na 2-0. Fatalna pierwsza połowa Borussii Dortmund, ale w drugiej w miarę nadrobili i 2-1 się skończyło, więc jeszcze szanse mają. No bo to są, rozumiem, ćwierćfinały i są jeszcze rewanże, nie? Są jeszcze rewanże, tak. Będą za tydzień rewanże. Zwycięzcy między sobą zagrają, czyli na ten moment Barcelona i Atletico. Natomiast no, wszyscy w Katalonii przypominają sobie ten mecz z 2017 roku, kiedy 4-0 wygrało w PSG w pierwszym meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów, a Barcelona później 6-1 w rewanżu i to ona awansowała finalnie. Hiszpanii to nie sobie przypominają jeszcze do dzisiaj urodziny Goździalskiej. Na pewno, tak. Ale to mówił Luis Enrique, nie? To czekają, kiedy hulajnoga się pojawi na drogach, żeby... Oni tak, oni mają tam dla nich hulajnogę. Sprawdzałem dzisiaj katalońską prasę. Rzeczywiście Monika Goździalska wciąż na czołówkach. No dzisiaj Lewandowski ciut wyżej i Rafinha ciut wyżej, ale no Monika tam dalej. Wyjątkowo. No. Dalej jest. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia ze świata sportu, jeszcze polskie podwórko. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa nowego trenera Legii Warszawa, Gonzalo Feio, znanego jako gościa, który... Tym razem nie. I ludzie są zaskoczeni, bo spodziewali się gościa, który wpada na konferencję, jest takim furiatem i wyjaśnia wszystkich dookoła, a on bardzo spokojnie, z dużą klasą. Trzeba powiedzieć, że no, są takie konferencje, które mogą ci przynieść raczej więcej złego niż dobrego. Taką konferencją chociażby było to, jak Czesław Michniewicz został trenerem reprezentacji Polski, no bo wtedy odżyła sprawa połączeń z fryzjerem 711 słynne i trzeba było to jakoś wytłumaczyć. Oni nie byli kompletnie przygotowani, ani Czesław Michniewicz, ani Cezary Kulesza, który wtedy siedział koło niego, na to, jak, co zrobić w ogóle z tą sytuacją, jaką ogarnąć. Nikt nie odbierał być może, albo ten, co powinien, nie odbierał. I nie wiedzieli, jak to wytłumaczyć. Tutaj w Legii Warszawa trzeba oddać, że i Feio doskonale był zbriefowany przez sztab marketingowców Legii. A siedział i robił tak? Nie, ale już go tam świerzbiło pod stołem te ręce, żeby... Nie było być może żadnej kuwety na dokumenty, bo on kuwetą na dokumenty w prezesa byłego Motoru Lublin uderzył. Natomiast pokajał się, wziął winę na siebie i tak. to było istotne, bo on wcześniej nie dość, że tego prezesa zdzielił tą kuwetą, co... Uważał, że nic się w ogóle nie wydarzyło i słowo przepraszam przez rok. Dobrze, to nie była pełna kuweta kocia. Tak, wtedy byłoby trochę gorzej. Bo mógłby dostać toksoplazmozy tamten. Toksoplazmoza. No. Mówilibyśmy wówczas o bardzo dużym skandalu i jeszcze historia... A na razie rozmawiamy o polskim sporcie. Tak? Tak. Skandalem było, bo nie wpuszczenie kibiców Wisły Kraków na finał Pucharu Polski. Oni mają karę sprzed 2 lat za wrzucanie rac na boisko. Natomiast... No to karać za takie rzeczy... Bardzo zły PZPN ośmielił się ukarać Wisłę Kraków za to, i tylko że oni w tej karze jeszcze nie odbyli, bo ona dotyczy tylko wyjazdowych meczów, a tak się złożyło, że od tamtej pory, od 2022 meczu, w Pucharze Polski Wisła grała tylko u siebie. No i awansowali finalnie do finału Pucharu Polski. Finał na Narodowym, wielkie wydarzenie dla polskiej piłki, natomiast oni nie mogliby jechać, no bo mają tę karę, ale PZPN maja zlitował się. 2 maja o 16 w Warszawie. PZPN się zlitował. Święto flagi.
Tak, Święto Flagi, stały element majówki, już to jest ten finał Pucharu Polski. Święto Grilla. Powiedział właściciel Wisły Kraków, powiedział, że oni nie zagrają, jeżeli ich kibice nie zostaną wpuszczeni. Tak postawił sprawę. PZPN stwierdził, że kurde, no będziemy mieli chyba... Nie da się raz rzucić, nie będzie grane. No dobra, to okej, nie. Ta kara ich została zawieszona, ale jeżeli cokolwiek odwalą na finale Pucharu Polski, no to konsekwencje będą bardzo, bardzo duże. Bolesne. Moi drodzy, jeszcze o bardzo ważnej rzeczy muszę wspomnieć. Tak. Mianowicie pełnoletni widzowie u partnera naszego kanału, czyli u STS-u, znajdą coś dla fanów przewidywania wyników spotkań piłkarskich. Nawet 150 tysięcy złotych do zgarnięcia w darmowej grze Wizjoner. Już za jeden poprawnie trafiony typ możecie otrzymać bonus. Szczegóły znajdziecie w opisie. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. No i wszystko jasne, dobrnęliśmy do brzegu rzeki. Chciałby się zaśpiewać piosenkę jakąś, ale... Jaką? Barkę. A, że barkę. Ale nie, no zostawiłem barkę tam, więc przy innym brzegu. Więc dziękujemy wam bardzo. Jacek Graniecki. Maciej Dąbrowski. Kuba Białek. Dziękuję. Żegnamy się serdecznie. Jutro... Mam złą wiadomość. Jaką? Jutro tu będę. No będzie. Ale jest też dobra wiadomość. Będzie Iza. Będzie Iza Krzan. Jest też bardzo zła wiadomość. Ja też tu będę. Jutro Iza, Tede i Kuba też będzie mówił o sporcie. W sobotę zapraszam na Zero Kultury, którego gościem będzie tym razem Mary z Polski. A w niedzielę... Brak kultury o 0,22. Ja i Monika Koździelska. Mam nadzieję, że już z hulajnogą. Trzymajcie się. Papatki. Papałetki. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.